Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Jacek Kołtan, jestem zastępcą dyrektora do spraw naukowych w Europejskim Centrum Solidarności i cieszę się niezmiernie, że po raz 30 spotykamy się na gdańskich wykładach Solidarności. Naszym gościem dzisiaj jest profesor Małgorzata Omilanowska, historyczka sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Gdańskim, ale związana także z Polską Akademią Nauk, z Instytutem Sztuki na stanowisku profesora zwyczajnego. Profesor Omilanowska w latach 2012-2014 pełniła funkcję podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2014 do 2015 roku była także ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Na co dzień specjalizuje się w problemach architektury XIX-XX wieku. Publikuje na temat architektury inżynieryjnej, handlowej, problemu kształcenia architektów w XIX wieku, poszukiwania stylów narodowych, identyfikacji narodowej i regionalnej w architekturze Europy Środkowej i Wschodniej. Prowadzi badania z zakresu architektury Warszawy i Gdańska, a także budownictwa uzdrowiskowego. Wykładała gościnnie na wielu uniwersytetach, nie będę wymieniał katalogu miejsc, które gościły profesor Omilanowską, ale jest też członkinią bardzo wielu ważnych, prestiżowych, ale też ciekawych gremiów, w tym m.in. Instytutu Herdera w Marburgu, Germanisches Nationalmuseum z Norymbergi, ale też członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN i członkinią jury architektonicznego konkursu Unii Europejskiej imienia Misa van der Rohe, który przyznaje nagrody rokrocznie najlepszym projektom architektonicznym, ciekawym konkursem, bo rzeczywiście wyznaczającym czy wskazującym trendy współczesnej architektury i próbującym czy pomagającym odczytać te nowe sposoby radzenia sobie z przestrzenią architektoniczną we współczesnej Europie. Opublikowała wiele książek, spośród nich wymienię Stefana Schillera, warszawski architekt doby historyzmu, dwutomowa praca z 1995 roku, Atlas zabytków architektury w Polsce, Świątynie handlu, warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej, 2004 rok, Nadbałtyckie Zakopane, Połąga w czasach Tyszkiewiczów, rok 2011 oraz najnowsza książka Kreacja, konstrukcja, rekonstrukcja, studia z architektury XIX i XX, od XIX do XXI wieku. Zaprezentuję Państwu, bo rzecz jest nowa i na pewno warta uwagi. To zbiór artykułów z ostatnich kilkunastu lat, efekt badań nad rozwojem architektury czy stylu narodowego i tożsamości narodowej przejawiającej się w architekturze od XIX wieku aż do współczesnych projektów architektonicznych, o których dzisiaj będziemy słuchać w wykładzie. Dla nas to także duże szczęście móc powitać dzisiaj panią profesor Omilanowską, a powód jest bardzo prosty. Podczas kiedy była sekretarzem stanu, zaangażowała się bardzo intensywnie we współpracę z budowaną wtedy z ECS-em i budowanym wtedy budynkiem ECS-u. Towarzyszyła nam przez te wszystkie lata, współotwierała te instytucje w sierpniu 2014 roku, ale brała także udział w ważnych dla nas, dla historii tego miejsca i historii tej instytucji wydarzeniach, w tym m.in. świetnej w moim mniemaniu debacie jeszcze na długo przed otwarciem ECS-u dotyczącej przyszłości terenów postoczniowych, debacie, w której brał udział m.in. także Jacek Dominiczak, obecny tutaj, a też uczestnik gdańskich wykładów Solidarności, jeden z naszych gości sprzed kilku lat, i która, mam takie poczucie, zmieniła sporo w myśleniu o tym, jakie znaczenie może mieć dla nas architektura, czy całe dziedzictwo architektoniczne XIX-XX wieku, z którym mamy do czynienia, jak rozumieć te tereny Stoczni Gdańskiej, jaką rolę one odgrywają dla tożsamości miejsca. Pani profesor, witamy panią serdecznie i cieszymy się, że przyjęła pani nasze zaproszenie. Dzień dobry. Ja bardzo się cieszę, że mogę mówić o architekturze w takim miejscu, bo gmach ECS-u to jedna z tych budowli, które będą bohaterami mojego dzisiejszego wykładu i nie z konwencjonalnej grzeczności w stosunku do gospodarza, ale z przekonania, że
mamy do czynienia z jednym z lepszych budynków, jakie powstały w Polsce. Nie tylko w ostatnim dziesięcioleciu, myślę, że w dużo większej skali czasowej. Może trochę za mało zauważone przez krytykę architektoniczną, a może po prostu tak się stało, dlatego że to, co zmieści i intensywność działań, funkcjonowania i znaczenia instytucji, która się w nim mieści, przysłania poniekąd jakość architektoniczną i znaczenie tego budynku dla architektury gdańskiej, ale także myślę, że polskiej i europejskiej. Ja zacznę może od postawienia takiej bardzo mocnej tezy, że w polskiej architekturze w ostatnich 10 latach zdarzyło się wiele tak ważnych rzeczy, że właściwie powodują one, czy pozwalają one na sformułowanie przekonania, że te ostatnie 10 lat jest chyba najlepsze dla polskiej architektury w skali bardzo długiego czasu. Gotowa jestem nawet bronić też, że od Rotundy w Cieszynie. I dzisiejszy wykład chciałabym poświęcić temu, żeby Państwa po pierwsze do tej tezy przekonać, a po drugie poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego to się stało i dlaczego było możliwe. Bo przecież zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie utalentowani architekci i artyści rodzą się mniej więcej statystycznie zawsze w średnio w tej samej liczbie w każdym pokoleniu. No nie ma tak, żeby jedno było nieutalentowane, a drugie nagle utalentowane. No. Ludzi o dużych talentach mieliśmy w swoich dziejach zawsze wielu. Ale tak się składa, że żeby powstała dobra architektura, nie wystarczy utalentowany architekt. Musi się zdarzyć jeszcze wiele innych rzeczy po drodze i muszą zaistnieć okoliczności, które umożliwią temu architektowi zrealizowanie, wykoncypowanie i zrealizowanie swojej wizji. I ten zbieg okoliczności nastąpił po tym początku XXI wieku, natomiast w poprzednich stuleciach zawsze czegoś brakowało. Albo pieniędzy, albo dobrych sytuacji, okoliczności politycznych, albo dobrego wykształcenia architektów i dobrego przygotowania warsztatowego. W każdym razie zawsze była jakaś przeszkoda, która powodowała, że w tym dynamicznie zmiennym ruchu budowlanym, z którym zawsze mamy do czynienia, bo on w poszczególnych dziesięcioleciach się to zawsze daje wykazać, był aktywny, mniej aktywny, nie powstawało w takim nagromadzeniu jak ostatnio tyle tak dobrych budynków, jak to się stało. Pierwsze zastrzeżenie, które muszę uczynić, to to, że ja jestem jak najdalsza od tego, żeby powiedzieć, że dzisiaj polska architektura ma się świetnie. Architektura jest sumą zdarzeń architektonicznych, która jest dziełem wybitnych talentów, średnich talentów, zerowych talentów, realizacji standardowych projektów, komercyjnych pomysłów. I jednym słowem krajobraz architektoniczny, ten, który nas otacza, nawarstwianie się przez poszczególne dziesięciolecia tego krajobrazu i jego jakość jest zawsze no, tym ciastem, jak już przede mną paru zauważyło, które w Polsce generalnie prezentuje się dosyć zakalcowato. Jeżeli możemy mówić o bardzo dobrej architekturze, to mówimy o pojedynczych budynkach i o pewnych sytuacjach, które zaczęły się wydarzać w niektórych miejscach w Polsce dzięki temu, że nagromadzenie tych pojedynczych, bardzo dobrych budynków zaczęła zmieniać jakość pejzażu architektonicznego. Zaczęła zmieniać, bo zaznaczam, nie zmieniła i dokonała, tylko jest jakąś jaskółką i zapowiedzią, że jest szansa na lepszą jakość przestrzenną. I ja nie chcę w związku z tym dzisiaj mówić o wszystkim, co niedobre w polskiej architekturze, bo ja myślę, że w ostatnich latach wiele takich wykładów i artykułów, które krytykują polską architekturę i polski pejzaż architektoniczny, okazało się bardzo wiele. My żyjemy w zabałaganionej przestrzeni, pełnej banerów, zakłóconej urbanistyki i potrafimy świetnie na ten temat narzekać. I to płynie z prasy fachowej i niefachowej szerokim strumieniem. Ja się dzisiaj do tego strumienia akurat nie chcę włączać, aczkolwiek nieraz już się włączałam, tylko w innych kontekstach. Dzisiaj chcę mówić o tym, co dobre się, co się zdarzyło i co się zdarza w polskiej architekturze. I o tym, że to się zdarza dzięki paru przyczynom, które leżą w całkiem niedalekiej przyszłości. Dlaczego ja powiedziałam o tym Cieszynie i o tej Rotundzie? No bo dobrze sobie uświadomić, że w zasadzie po wieku XVIII my w ogóle nie możemy mówić o architekturze w Polsce tworzonej przez polskich architektów.
I liczba nazwisk wskazujących na polskie pochodzenie architektów, którzy tworzyli architekturę w Polsce przez średniowiecze i przez dobę renesansu i większość baroku jest tak nikła, że właściwie mówimy o szczątkowym zjawisku. Właściwie dopiero w XVIII wieku pojawiają się polskie nazwiska, a i tak nigdy nie przekroczą one więcej niż 10 czy 20% tej masy krytycznej, która decyduje o tym, że powstaje architektura. Oczywiście my nadal mamy do czynienia z renesansową, barokową, polską architekturą, to jasne. Tylko tyle, że nie tworzoną przez polskich architektów w Polsce kształconych, bo takiej możliwości po prostu nie było. Nie było jej także właściwie w XIX wieku. Polacy, którzy już zaczęli dominować w XIX wieku w polskim, na polskim rynku budowlanym, byli w większości kształceni za granicą. I tak naprawdę o takim polskiej szkole architektonicznej, budowanej przez polskich architektów urodzonych w Polsce, w polskich szkołach wykształconych, mówimy praktycznie dopiero od I wojny światowej. Z całą świadomością tego uogólnienia pomijam w tej chwili dorobek Lwowskiej Szkoły Architektonicznej, Politechniki Lwowskiej lat 60., 70., 80., 90. XIX wieku. Początki kształcenia architektonicznego na Uniwersytecie Warszawskim czy Szkole Głównej wówczas. Nie chcę wchodzić w szczegóły, wiemy, że to nie jest tak jednoznaczne, jak ja to uogólniam, ale o czym innym ma być ten wykład, więc nie wchodzę w tej chwili w drobiazgi. Druga Rzeczpospolita to czas niewątpliwie dla polskiej architektury bardzo interesujący i efektowny, ale zdominowany przez dwa bardzo ważne zjawiska. Po pierwsze, kryzys ekonomiczny i brak pieniędzy na skończenie większości rozpoczętych wówczas projektów, a po drugie, bardzo zdecydowaną, zdefiniowaną hierarchię ważności tematów architektonicznych, która wynikała z określonych potrzeb państwa po 120 latach niewoli. I ta architektura badana najczęściej z dużym gustem i przyjemnością, bo bardzo chętnie mówimy o pięknych willach na Kamiennej Górze w Gdyni czy Saskiej Kępie w Warszawie i bardzo dobrze nam to wychodzi, jakby ciągle jeszcze nie została opisana właściwie z uwzględnieniem dramatu socjalnego, jaki się wówczas rozgrywał w polskim architekturze mieszkaniowej, braku realizacji wielu typów budowli w zakresie na przykład szpitalnictwa, szkolnictwa i tej dramatycznej sytuacji, że w zasadzie większość podjętych wówczas inicjatyw budowlanych, na przykład instytucji kultury, których myśmy w ogóle nie mieli po XIX wieku, no bo przecież zaborcy nie byli specjalnie napaleni na budowanie nam muzeów narodowych, nie została do wybuchu II wojny światowej ukończona. Bo nawet to otwarte warszawskie narodowe muzeum przy Alejach Jerozolimskich zostało zbudowane tylko w połowie. Nie otwarto połowę, a drugiej połowy nie zrobiono do dzisiaj. Śląskie Muzeum, które było wielką, fantastyczną inwestycją, też wykończoną właściwie, nie zostało otwarte przed wrześniem, a Niemcy je rozebrali do ostatniej cegły. Ciekawostką jest to, że człowiek, który podjął decyzję o rozbiórce tego gmachu, został skazany na śmierć za marnotrawstwo. Bo przecież ten budynek można było przeznaczyć na inny cel i użyć go w III Rzeszy, a on miał taką niechęć do idei polskiego Śląska, że kazał ten budynek rozebrać, płacąc za to głową. Muzeum Narodowe w Krakowie, którego budowę też zaczęto przed wojną, skończono dopiero w 60. latach. W związku z tym to nie był czas dla polskiej architektury aż tak piękny, jak to wynika z kart książek, które się zachwycają urodą poszczególnych budynków. I oto wkraczamy w drugą połowę XX wieku. Wojna okalecza Polskę jak mało który kraj na świecie. Co więcej, go okalecza politycznie. Nie tylko tracimy substancje, ale wychodzimy z tego we wrażym systemie politycznym i w strasznym dole ekonomicznym. Architekci w związku z tym znowu są podporządkowani pewnym priorytetom, które wynikają z potrzeb państwa. To nie jest rynek swobodnie kształtowany w wolnej konkurencji, tylko to jest rynek budowany pod polityczne zapotrzebowanie i z narzuconymi jeszcze przez pewien okres, przynajmniej 49-56, rozwiązaniami stylistycznymi. Nie chcę w tej chwili robić analizy tego czasu, ale dla mojego dzisiejszego wykładu ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili takie trzy ważne rzeczy. Może zacznę tak. Jedną z istotniejszych
kwestii w tworzeniu architektury nowoczesnej, w szerokim tego słowa znaczeniu, było, jest i jak się okazuje ciągle bardzo aktualnie nadal jest wykorzystywane, jest poszukiwanie pewnych elementów identyfikacyjnych. Że architektura wygrywa wtedy, kiedy potrafi być architekturą nowoczesną, odpowiadać na oczekiwanie społeczne czegoś nowego, ale jednocześnie potrafi nie odchodzić od związku z miejscem i w związku z kontekstem, w którym powstaje. I to jest taka kolejna moja teza, którą też spróbuję udowodnić. I tak się dzieje w zasadzie od XIX wieku, od okresu, kiedy architekci poszukiwali narodowych stylów w Polsce, renesansowa Attyka, wieże kościołów neogotyckich i tak dalej. Z tym, że z biegiem dziesięcioleci coraz istotniejszym są role, zwłaszcza w XX wieku, odgrywała identyfikacja nie tyle narodowa, co regionalna. Dużo mocniej widoczna, już mocno widoczna w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku i towarzysząca w różnych kontekstach architektom i z różną udolnością wykorzystywana. No bo postawię śmiałą tezę, że Pałac Kultury też jest próbą pewnej identyfikacji narodowej dokonanej przez rosyjskiego architekta w warunkach socrealizmu, ale jednak używając tych attyk z Krasiczyna i wzorując się na ratuszu w Chełmie, wykonywał jakieś zadanie polityczne, które o takiej identyfikacji od niego wymagało. I jeżeli będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, co leży u podstaw sukcesu polskich architektów ostatnich kilkunastu lat, to warto sobie uświadomić, co stanowi o takich kotwicach pozytywnych z przeszłości, do których się odwołują, co twórczo wykorzystują, a od czego się odcinają. I odpowiedź na część tak postawionych zadań moim zdaniem leży w przeszłości polskiej architektury po 1945 roku. Pierwszym bardzo ważnym elementem, który zadecydował o tym, że polska architektura dzisiaj jest kształtowana tak, jak jest kształtowana, jest fakt, że po 1945 roku Polska, jak żaden inny kraj na świecie, podjęła ogromny wysiłek odbudowy dużych zespołów obiektów zabytkowych. Gdańsk i Warszawa są tutaj najmocniejszymi przykładami na mapie Polski, ale oczywiście dotyczy to w mniejszym czy większym stopniu kilkudziesięciu innych miast także. Ten sukces odbudowy uskrzydlił pokolenia Polaków. Nie tyle architektów, co historyków architektury i teoretyków architektury, którzy uczynili z odbudowy Warszawy i Gdańska, a przede wszystkim z odbudowy Zamku Królewskiego, ten podstawowy argument używany w debatach międzynarodowych, na rynku międzynarodowym, pokazujący polskie sukcesy po 1945 roku. Myśmy się nie bardzo mieli czym w architekturze po 1945 roku na arenie międzynarodowej chwalić. Zresztą w socrealizmie to gdzieś ta arena była całkowicie poza naszym zasięgiem. To jest następna sprawa. Ale ta odbudowa była taką polską dumą. Ona do dzisiaj nią jest. Pamiętajcie Państwo, że odbudowany Gdańsk, czy odbudowana Starówka Warszawska, czy Zamek Królewski, to obiekty, które są pokazywane wszystkim oficjalnym VIP-om przyjeżdżającym do Polski od 70 lat. Znacie jakiegoś króla, prezydenta, który był w Polsce i tego nie widział? My naprawdę zbudowaliśmy gigantyczny PR wokół faktu, żeśmy odbudowali zabytki. I to ma dla nas dzisiaj swoje konsekwencje. Pozytywne i negatywne, jak wszystko. O czym będzie za chwilę. Ale teraz sygnalizuję, że to jest temat, tak? Że ta odbudowa jest ważna. Ona się zdarzyła kilkadziesiąt lat temu, ale ona jest ważna w świadomości polskich architektów do dzisiaj. Drugim szalenie ważnym momentem w tej architekturze, w dziełach architektury po 1945 roku był fakt, że socrealizm w Polsce bardzo intensywnie eksploatował wokabularz tak zwanych elementów narodowych architektury ustalony pod koniec XIX wieku. Ponieważ
socrealizm wymagał od architektów budowania architektury socjalistycznej w treści i narodowej w formie. W związku z tym sięgano po formy narodowe, nie zastanawiając się nad tym, co jest tą formą narodową, tylko sięgając po opracowania architektów Stefana Schillera, Jana Sasa Zubrzyckiego i wielu innych z początku XX wieku, które podsumowywały dorobek poszukiwań polskiego stylu narodowego w końcu XIX wieku. A taka renesansowa Polska, jak widzicie Państwo, liberales. Ale co z tego wynika? To, że ten wokabularz został całkowicie wtedy skompromitowany. Znaczy socrealizmowi udało się w 6 lat całkowicie ten wokabularz tych narodowych cech architektonicznych polskich zdeprecjonować. Dzisiaj żaden architekt szanujący się nie sięgnie po to narzędzie, nie dlatego, że będzie się bał identyfikacji z XIX-wiecznymi architektami tworzącymi w polskim stylu narodowym, tylko dlatego, że będzie się bał ogłoszenia, że jest neostalinistą. W związku z tym my w naszym współczesnym dialogu architektonicznym zamknęliśmy te drzwi. Znaczy, pozostawiliśmy otwarte drzwi rekonstrukcjonizmu, ale zamknęliśmy drzwi do tego dorobku ustaleń polskich pokoleń architektów szukających stylu narodowego, poczynając od około 1870 po II wojnę światową. Okazało się po prostu, że można to tak zniszczyć wizerunkowo, że żaden architekt dzisiaj się już po to nie sięgnie. I to jest ten drugi ważny element. I trzeci ważny element, który ja zasygnalizuję tym jednym zdjęciem, jest to, że Polska w dorobku swoim między 1945 a 1989 naprawdę miała niewiele do pokazania na arenie światowej poza odbudową, ale jedno miała. Znakomitych rzeźbiarzy architektów potrafiających tworzyć fantastyczne, przestrzenne, rzeźbiarsko-urbanistyczne kompozycje pomnikowe, które biją na głowę wszystko, co Europa potrafiła i potrafi do dzisiaj czy świat zrobić. Ja pokazuję Państwu dzieło Adama Haupta, gdańskiego rzeźbiarza z Akademii Sztuk Pięknych tutaj, który razem z Franciszkiem Duszeńką zrobił pomnik w Treblince. Wszystko, co się zdarzyło w upamiętnianiu, tym takim upamiętnianiu poprzez tworzenie przestrzeni opresyjnej, to co zrobił Eisenman w Berlinie, tworząc pomnik Holokaustu, to jest pochodna tego pomysłu Haupta i Duszeńki. To oni wtedy, kilkadziesiąt lat temu, zaproponowali światu, jak opowiadać formą i przestrzenią o bólu, cierpieniu i śmierci i nikt nic mądrzejszego do tej pory nie wymyślił. Wszystko jest powtórzeniem ich koncepcji. Ja już nie wspominam projektu Oskara Hansena i jego żony dla Auschwitz. Ten projekt, który wygrał w konkursie, oczywiście był genialny. On nie mógł oczywiście być zrealizowany, bo on zakładał zniszczenie obozu, ale też gdyby powstał, byłby na pewno na skalę światową wielkim wydarzeniem. I teraz, mając w głowie te nasze faktyczne dokonania i uwarunkowania, przejdźmy do lat ostatniego 25-lecia. Najpierw prześledzimy sobie ścieżkę tego bardzo atrakcyjnego kierunku, jakim wydawało się polski sukces w odbudowie zabytków. To uskrzydlało i uskrzydla do dzisiaj wielu polskich architektów, a także wielu polskich polityków i samorządowców decydujących o określonych inwestycjach. Znaczy wiara, że można odbudować zabytek, którego nie ma, ale znowu wróci i odzyskamy dawne piękno, jest cały czas przemożna. Jeżeli nawet profesjonalni architekci, konserwatorzy zabytków, niezależnie od tego, jaką opcję polityczną reprezentują, zdają sobie sprawę z tego, że to jest niemożliwe, to się nie da zrobić dobrze, to w warstwie już takiej debaty społecznej odbudowa się jawi jako jakaś atrakcyjna alternatywa. Zresztą, jak Państwo pamiętają, kilka miesięcy temu padło hasło z trybuny podczas zjazdu partii PiS w Przysusze, gdzie przewodniczący tej partii Jarosław Kaczyński zaproponował
powołując się zresztą na wicepremiera Morawieckiego, odbudowę zamków Kazimierza Wielkiego w Polsce jako takiego czynu na miarę potrzeb społecznych XXI wieku. W związku z tym no, sygnalizuje fakt, że jest to idea wiecznie żywa, tak? Ale ona nie wychodzi. I ona już parę razy pokazała, że nie wychodzi i ten początek tego nie wychodzi. Znaczy, w mojej prywatnej opinii, ostatni świetnie dobrze odbudowany obiekt, za chwilę sobie zaprzeczę, żeby była jasność, ale ostatni świetnie wybudowany obiekt to jest Zamek Królewski. Został bardzo uczciwie zrobiony. Tam jest się do czego przyczepić jak zawsze, ale został zrobiony przy pomocy dawnych technologii, z wielkim pietyzmem, z wielką uwagą, z zaangażowaniem rzemieślników pracujących rękami nad, nie wykorzystywano technik standardowych, tylko dawne. I rzeczywiście jest arcydziełem rekonstrukcji. I na tej fali, co by tu jeszcze odbudować, panowie, w Warszawie, zaraz po zmianach społecznych wpadł pomysł odbudowy ratusza warszawskiego, czyli dawnego Pałacu Jabłonowskiej, który funkcję ratusza pełnił od około 1825 roku. Stanęło w końcu na tym, że zaangażują się w to banki, ponieważ cechą lat 90. było to, że w ogóle nie było środków finansowych w kasie publicznej, jakąkolwiek inwestycje. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, ale w 90. latach nie zbudowano w Polsce ani jednego obiektu architektonicznego za pieniądze publiczne. Ruch budowlany w warstwie środki publiczne był zerowy. Program oszczędnościowy i łagodzenia przejścia przez kryzys dla polskiego społeczeństwa był według planu Balcerowicza tak zaprogramowany, żeby żadne pieniądze nie szły w inwestycje. No bo jeszcze by tego brakowało, żebyśmy sobie coś budowali kosztem takiego zubożenia społecznego, jakie nastąpiło po 90 roku. A mieliśmy już za sobą lata 80, które były równie zerowe. Z innych przyczyn, ale ekonomicznie równie niedobre. Przypomnę państwu, że opera w Bydgoszczy, rozpoczęta w 78 roku, została ukończona w 2002 czy 2003 dopiero, no, 12. Ona po prostu przeskoczyła przez 20-lecia jako bauruinę. Nikt go nie tknął kijem nawet, bo nie było za co. I wtedy w 90-tych latach się okazało, że żadne miasto, żadnych pieniędzy na odbudowę żadnego ratusza nie ma, ale można to zrobić dla banków, przez banki. No i Citibank się zaangażował w rzecz całą, dał się wciągnąć w tą grę. I cóż uczyniono? Proszę skupić wzrok, zwłaszcza na zdjęciu satelitarnym w prawym górnym narożniku. Mianowicie mogą nam państwo zobaczyć, że my nie mamy do czynienia z żadnym pałacem w ogóle. To w ogóle nic z tych rzeczy. To jest budynek bankowy, wielokondygnacyjny, atrialny, z atrium w środku, z piórami, jak trzeba. Wszystko ma tylko tyle, że od frontu ma takie, co państwo widzą, w lewym dolnym narożniku. I to takie w lewym dolnym narożniku zostało wykonane ze styropianu i taki powlekany takim syntetycznym pseudotynkiem. I to zostało dolepione do tego biurowca, ale nie do końca można było to zrobić dobrze. Mianowicie dlatego, że to biurowiec oczywiście ma swój podział kondygnacyjny wynikający z aktualnych potrzeb bankowych, prawda? Kondygnacja ma około tam 3 metry z hakiem, trochę idzie na technikalia, tam jakieś klimatyzacje, rurki, nie rurki, ale pomieszczenia mają około 3 metrów wysokości i starczy. Natomiast przedwojenny gmach, ten zniszczony w czasie wojny, zniesiony w istocie rzeczy w XVIII wieku, miał zupełnie inne podziały kondygnacyjne, były za wysokie, zwłaszcza drugie piętro, które było wielkim piano nobile. No i w związku z tym, co było robić? No trzeba było tak ułożyć te kondygnacje biurowca, żeby dwie kondygnacje przypadły na jedno okno. No i sukces jest pełen, bo rzeczywiście strop między trzecią a czwartą kondygnacją banku przebiega na wysokości drugiego szprosa okna, co w dzień się tak bardzo nie rzuca w oczy, ale po zmroku, jak niektórzy pracownicy już wyjdą i zgaszą światło, a niektórzy jeszcze zostawią, można na tej fasadzie pięknie odczytać, bo się tam taka szachownica świateł ukazuje. I powiem szczerze, że właściwie ta odbudowa tego Pałacu Jabłonowskich w Warszawie zadziałała trochę jak wielki hamulcowy. Na co najmniej kilka lat pomysły pod tytułem, co by tu jeszcze odbudować, panowie, dyskusje się zamknęły. Za to wszedł do gry Gdańsk.
który znany Państwu doskonale obiekt sobie wyfasował, mianowicie Stąkiewną. To też jest przecież inwestycja komercyjna, która służyła do połączenia ognia z wodą, czyli nowoczesnej architektury handlowo-usługowej z pamięcią tego miejsca. Wykonano, jak Państwo wiecie, w nowoczesnych materiałach, mniej więcej podług fotografii. I takich wyczynów w Polsce parę się zdarzyło, ale to jednak działało schładzająco i wielka fala idei odbudowy zabytków, która się pojawiła w 2002 roku w Warszawie, wtedy, kiedy prezydentem Warszawy został Lech Kaczyński, miano odbudowywać Pałac Staszica, Pałac Karasia, synagogę na Pradze. Była taka strona internetowa, na której młodzi warszawiacy pisali, co by jeszcze odbudować w Warszawie. Eksplorowali gazety stare, archiwalne zdjęcia i proponowali, co by to jeszcze zrekonstruować. Ale Warszawa się jakoś tam wysmyrnęła wtedy z tej sytuacji. Natomiast się nie wysmyrnął niestety Poznań, który wpadł w pułapkę polityczno-narodowo-konserwatywno-rekonstrukcyjną i na fali zaspokajania potrzeby posiadania pałacu zamku nieniemieckiego, no bo to o to chodziło głównie. Tam niestety Poznań ma problem, że ma zamek cesarski, niemiecki znaczy. A chodziło o to, że jak się mówi w Poznaniu zamek, to żeby on był polski, a nie niemiecki. W związku z tym stanęło na rekonstrukcji tego nieszczęścia i rzeczywiście sukces jest pełen, bo jest to obiekt, który widać z każdego miejsca w Poznaniu, bo to stoi na wzgórku. Ta cegła z Leroy Merlena, która została położona na tej wielkiej wieży, rzeczywiście z bliska robi straszne wrażenie. To generalnie w ogóle ma sobie coś z tych disneyowskich realizacji takich plastyczanych. Nie powiem, tam się polityka ostro zaplątała w całą tą historię i prywatny kapitał narodowy. Ale wygląda na to, że znowu zamek w Poznaniu działa schładzająco na polityków z planami. Ja to jeszcze niedawno mówiłam z czystym sumieniem, po tej przesuszy już przestałam, bo naprawdę nie wiem, czy te zamki się nie zaczną odbudowywać znowu. To oczywiście nie zmienia postaci rzeczy, że w Polsce myślenie kategoriami, że dobra architektura to jest dawna architektura, bo dobre to już było, a współcześni nic nie potrafią, jest takim bardzo czytelnym, istotnym nurtem myślenia bardzo wielu inwestorów. I takich parę przykładów Państwu chcę pokazać, dlatego że one są nam współczesne. One się albo teraz dopiero co zdarzyły, albo się właśnie dzieją. I stanowią z mojego punktu widzenia pewnego rodzaju przeciwwagę, pokazanie tego drugiego nurtu myślenia o architekturze, wywodzącą się właśnie z tego rekonstrukcjonizmu powojennego. Pierwsza rzecz, którą Państwu pokazuję, to inwestycja państwa polskiego za publiczne pieniądze i unijne. Zrobiona na podpis ministra kultury, nie mój, ale mojego poprzednika. Czyli rekonstrukcja miasteczka galicyjskiego w Skansenie w Nowym Sączu. Oczywiście tam nigdy takiego miasteczka nie było. Oczywiście nigdy nigdzie takiego miasteczka nie było. Oczywiście żaden z tych domów nie jest takim domem, jaki kiedyś był. Ale wszystko razem nagrabione w jedno miejsce i postawione. Niektóre domy składają się z elementów z dwóch domów. Jeden dom się nawet składa z elementów z trzech domów występujących na terenie Galicji. Niektóre są kopiami istniejących budynków w innych miastach, niektóre replikami już nieistniejących. Ratusz jest zbudowany, nigdy nie istniał, ale zachował się projekty architektoniczne, więc jest pierwszą realizacją projektu sprzed lat. Jednym słowem, stworzono taką kompilację architektury, która ma służyć celom dydaktycznym. Ja osobiście mam poważne wątpliwości co do tego, czy można uzyskać rzeczywiście dobry efekt dydaktyczny, jeżeli operuje się nieprawdą. Bo jakby nie widzę tego, kto by szedł i tłumaczył tym zwiedzającym, co tu jest prawdą, a co jest nieprawdą, że prawdziwa jest forma, nieprawdziwa jest treść i tak dalej. I w związku z tym bardzo łatwo jest ludzi nabrać. Ja nie pokażę już Państwu zdjęcia, ale przypomnę taką historię. Mianowicie w Opinogórze Krasińskich w 1911 roku postanowiono wznieść dwór powiększający powierzchnię mieszkaniową tego zespołu dworskiego. Rozpisano ogólnopolski konkurs, wygrał go Gałęzowski, ale Krasińscy nie mieli pieniędzy i nie zbudowali tego dworu.
Potem minęły lata, Zapinogóra przestała być domem Krasiński, stała się muzeum romantyzmu, gdzie się wspomina różne rzeczy. No i powstała zupełnie odmienna potrzeba, mianowicie potrzeba powiększenia powierzchni użytkowej muzeum. I żeby na terenie tego założenia rezydencjonalnego nie stawiać nowej kubatury muzealnej, dyrekcja postanowiła zrealizować projekt Gałęzowskiego w 1911 roku. I w 2011 roku po 100 latach zbudowano według projektu Gałęzowskiego dwór, którego nie zbudowano w 1911. On jest taki klasycyzujący, dworkowy, z kolumienkową fasadą. I okropny zresztą jest, dlatego że nikt nie zrobił tak naprawdę projektu Gałęzowskiego, tylko zatrudniono miejscowego architekta, który na podstawie rysunków Gałęzowskiego zrobił projekt wykonawczy. No i zrobił go prawie taki sam, tylko ładniejszy. W związku z tym zmienił proporcje, przełożył okno o 10 cm, wystarczyło. Posypał proporcje, posypał kształt. Stało się niedobrze. Nieważne. Stoi. I ja, poszukując w internecie fotografii tego dworu, natrafiłam na takie blogi ludzi, którzy chętnie podróżują po Polsce, bo są tacy ludzie, którzy jeżdżą, fotografują i umieszczają zdjęcia, coś piszą. I przeczytałam, że oto odbudowano w Opinogórze dwór klasycystyczny, w którym się urodził nasz wieszcz. Bo tam już nie ma żadnej informacji, co to jest. W związku z tym ludzie wpadają na to, że to nówka sztuka, no bo to pachnie nowością, więc to jeszcze widzą, ale kompletnie nie wiedzą, czego jest to rekonstrukcją. Więc powołują się na architekturę sprzed 200 lat, a nie tą sprzed 100. Drugim takim, może dużo ciekawszym niż miasteczko galicyjskie w Nowym Sączu założeniem jest mianowicie miasto na szlaku kultur w Biłgoraju. To jest ciekawa realizacja. Podjęta z inicjatywy prywatnej jednego konkretnego inwestora, może bodajże Kuźmiński nazywa, czy Kuźmiński, przepraszam, ale mogę nie pamiętać tego nazwiska. Inwestor, który, jak to się w branży biznesowej mówi, skaszował interes monopolu alkoholowego, który prowadził z Palikotem. W którymś momencie panowie się skaszowali i on środki, które wyjął z tej inwestycji, włożył w realizację swojego marzenia, ponieważ jest Biłgorajczykiem. W związku z tym kupił od miasta teren, który zresztą w planach rozbudowy miasta zapisany był jako teren pod założenia sportowo-parkowe. I postanowił zbudować tam miasteczko. Ono miasto nie jest muzeum. Ono miasto ma być użytkowe, to znaczy to jest deweloperka. Ludzie mają tam mieszkać, robić zakupy, pić kawę w kawiarniach. I budujesz takie miasteczko żydowskie i ono już właściwie stoi. Obok powstaje miasteczko sitarzy, czyli polskich rzemieślników. To jest po prostu inwestycja deweloperska, tylko zamiast budować szeregowe domki, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tam buduje się taki kompleks architektury dawnej. Żaden z tych budynków nie jest dosłowną kopią czegoś, co było, tylko pan architekt został poproszony o zaprojektowanie czegoś w stylu miast wschodniej Lubelszczyzny sprzed wojny. Dużo wiem o Lubelszczyźnie, tam na pewno tak nie wyglądało, a zwłaszcza nie sadzono tam modrzewi płaczących jako drzew przydrożnych, ale jest to niezwykle malownicze i ludziom się to bardzo podoba. Tam przyjeżdżają po prostu wycieczki, się fotografują, tak jak w Nistejledzie są zachwycone. Ale obiecałam Państwu, że zaprzeczę sobie, mówiąc o tym, że ostatnio nie zrobiono niczego dobrego w rekonstrukcjach. Otóż zrobiono. I będę tych dwóch rekonstrukcji bronić. Pierwszą z nich jest właśnie rekonstrukcja zrobiona w tymże Biłgoraju. Mianowicie podjęto tam decyzję o zrekonstruowaniu synagogi, której tam nigdy nie było. Znaczy synagoga w Biłgoraju oczywiście była, no ale nie ta. To jest mianowicie synagoga z Wołpy na Białorusi dzisiejszej. XVII-wieczna, jedna z piękniejszych polskich drewnianych synagog, jakie były stałe na naszej ziemi, która została spalona w czasie II wojny światowej, jak zresztą wszystkie pozostałe drewniane synagogi polskich Kresów. Dzięki akcji pracowni Oskara Sosnowskiego, studentów Politechniki Warszawskiej, którzy w wakacje w latach 30. robili dokumentację tych synagog, do dzisiaj się ona zachowała, zarówno rysunkowa, jak i fotograficzna. Małżeństwo Piechotków opublikowało tą słynną książkę Bramy Nieba, które przypomniało Polakom o istnieniu tej architektury. Ale projekty są w archiwum Politechniki i w Biłgoraju postanowiono zrealizować taką właśnie modrzewiową XVII-wieczną synagogę.
która powstała 2 lata temu, została ukończona. Ona jest z zewnątrz wykończona, w środku jeszcze trwają prace, która jest tak dosłowną i tak doskonałą rekonstrukcją tego nieistniejącego obiektu, że ja po prostu, stojąc przed nią, zdjęłam kapelusz. Została wykonana bez użycia nowoczesnych technik. Jest zrobiona metodami rzemieślniczymi XVII-wiecznymi. Czyli wszystkie elementy są układane zgodnie z techniką budowlaną na zrąb. Jest szalowana na kołki, nie na gwoździe. Jest zrobiony każdy element zgodnie z rysunkami architektonicznymi, jakie zrobili studenci w 1938 roku, robiąc pomiar tego budynku. To naprawdę jest coś, co z mojego punktu widzenia jako historyka architektury jest niezwykle ważnym wydarzeniem, ponieważ pozwala pokazać ludziom, którzy nie czytają planów architektonicznych, na czym polegał kunszt i niezwykłość tej architektury synagogalnej. Bo fotografia jest zawsze dwuwymiarowa, a rysunek i plan architektoniczny to jest coś, co czytają nieliczni, tylko ci, którzy potrafią czytać, architekci, historycy architektury, ale normalny człowiek, patrząc na plan, jest bezradny kompletnie. I to jest świetny obiekt dydaktyczny, bo pozwala po prostu przejść się wokół, zobaczyć, dotknąć i uwierzyć, że tak wyglądała przestrzeń tej trudnej architektury. A drugi, ostatnio odbudowany obiekt, który ja pokazuję z premedytacją jako przykład prawidłowej decyzji rekonstrukcyjnej, to przedszkole w zespole WUWY w wrocławskich Szczytnikach, które według projektu Zbyszka Maćkowa zostało zrekonstruowane 3 lata temu i mieści siedzibę Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wrocławskiego. To przedszkole było drewniane od początku, powstało jako jeden z kilkunastu, znaczy 20 paru elementów zespołu wystawy Mieszkanie i Miejsce Pracy, czyli Wohnung und Werk Platz chyba, czy Stadt. W każdym razie wystawy, która pozwoliła znakomitym architektom popisać się swoimi umiejętnościami architektonicznymi supermodernistycznej architektury, i która się zachowała w całości, z wyjątkiem tego przedszkola, które się spaliło kilka lat temu. I decyzja o odbudowie była decyzją o dokompletowaniu zespołu, które zostało okaleczone o jeden obiekt. Z sensownym wykorzystaniem funkcjonalnym, także z odtworzeniem wnętrza. Także tu też jakość tej odbudowy, zrobiona jak najbardziej w drewnie, z zachowaniem elementów architektonicznych tego obiektu, który tam stał. I jakby uzupełniająca ten zespół w bardzo interesujący sposób, wydał mi się słuszny. Ale takich przykładów, kiedy rekonstrukcjonizm daje pozytywny efekt społeczny, mamy naprawdę bardzo niewiele. Dużo gorzej, jeżeli obrona obiektu zabytkowego kończy się tak, jak w tym centrum Chopinowskim w Warszawie. Tamka, stała tam dwupiętrowa kamienica Anasińskiego z połowy XIX wieku. Nieciekawa architektonicznie, prosta, zwykła, taka przedmieściowa, by się dzisiaj powiedziało. No i sobie stała. Konserwatorzy chcieli ją ocalić, społecznicy też, ale się nie udało. Została rozebrana. I jej nie było. A potem postanowiono w tym miejscu zbudować Centrum Chopinowskie i oto nagle, z nieznanych mi bliżej przyczyn, konserwator warszawski zażądał od architektów startujących w konkursie, aby zaprojektowali nowy gmach Centrum Chopinowskiego w taki sposób, żeby zrekonstruować tą nieistniejącą kamienicę. No i tu jestem bezradna. No bo ja rozumiem walkę o kamienicę, nawet nieciekawą, jedna z ostatnich, niech ocaleje. Nie udało się. Rozumiem, straciliśmy, budujemy coś nowego. No ale kazać architektowi rekonstruować obiekt, który był architektonicznie nieinteresujący i jego wartość była tylko materialna i właśnie przepadła, prowadzi do takiego obiektu. I uważam, że i tak Stelmach wyszedł z tego obronną ręką. To jest całkiem niezły budynek. Ale Stelmach jest dobrym architektem i na pewno zaprojektowałby dużo lepszy budynek, gdyby nie musiał rekonstruować w szarym betonie tych pierwszych trzech pierwszych kondygnacjach tej fasady i kawałka elewacji bocznej kamienicy Anasińskiego, co zresztą doprowadziło ten budynek do dramatu, dlatego że do dzisiaj nie udało się uszczelnić miejsca połączenia tych dwóch budynków, bo one są w różnych technologiach i to nie wyszło po prostu. I tam się leje woda. No ale to już szczegół. Chyba dużo lepiej jest, jeżeli ta potrzeba pochylenia się nad zabytkami przekłada się na myślenie twórcze o
ratowaniu budynków, łączenia architektury starej i nowej, ale przede wszystkim ratowania obiektów. I tych przykładów możemy też w Polsce pokazać sporo z ostatnich lat. Moja wielka doma to pawilon czterech kopuł i to uprawiam prywatę, ponieważ to była moja decyzja, że ten budynek dostanie pieniądze europejskie, zostanie uratowany. I dlatego go pokazuję, ponieważ to ja się przyczyniłam do tego, że on stoi. Po prostu uwielbiam architekturę Hansa Pelciga i wiedziałam, że na krótkiej liście obiektów jest pawilon czterech kopuł, który można uratować, ale jeżeli się tego teraz nie zrobi za pieniądze europejskie, to się już tego nigdy nie zrobi, tego Pelciga już na pewno nie będzie. Więc się trupem kładłam na schodach w ministerstwie, żeby to właśnie ten obiekt pieniądze dostał i rzeczywiście udało się to w tym sąsiedztwie hali stulecia ten znakomity obiekt uratować. On co więcej jest obiektem muzealnym w tej chwili, jest po prostu wielką filią Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Drugim znakomicie tym przykładem uratowania ogromnego poprzemysłowego zespołu jest Centrum Stara Kopalnia w Wałbrzychu. I bardzo kontrowersyjna rzecz, ale też w gruncie rzeczy zapisująca się po stronie pozytywów, to uratowanie zespołu Fabryki Poznańskiego w Łodzi z wielkim kosztem, bo to jest realizacja komercyjna, więc tam sporo obiektów rozebrano, wiele rzeczy uproszczono, ale jednak ta Fabryka Poznańskiego stoi, a już by dzisiaj jej nie było, gdyby nie ta akcja. I teraz, co się dzieje tak naprawdę na tym tle i w tym kontekście z architekturą najnowszą i czego szukają architekci, projektując różne rozwiązania formalne? No właśnie, po pierwsze, stanęli wobec nowych zadań, bo po 20 latach posuchy na początku XXI wieku pojawiły się w Polsce duże pieniądze. I to zarówno budżetowe, bo wiele z tych inwestycji, które Państwu pokażę, to są pieniądze budżetowe państwa polskiego, jak i pieniądze unijne. Zawsze warto pamiętać, że żeby dostać pieniądze unijne, trzeba dokonać wkładu własnego, więc te budżetowe środki też zaangażować. To nigdy nie jest tak, że nam coś ktoś dał w całość. Ale pojawiły się naprawdę duże pieniądze, pozwalające na duże, poważne inwestycje, które były całkowicie niemożliwe w latach 80. czy 90. Po drugie, pokolenie architektów, którzy przystępowali do projektowania tych obiektów na początku XXI wieku znalazło się już w dużo lepszej sytuacji niż polscy architekci jeszcze byli kilkanaście lat wcześniej. Przede wszystkim dlatego, że byli już objeżdżeni po świecie. Po 90 roku, niezależnie od kondycji finansowej prywatnej, możliwość podróżowania po Europie znalazła się w zasięgu ręki praktycznie każdego profesjonalisty. I większość polskich architektów to dobrze wykorzystała. Bo wcale nie trzeba zarabiać milionów, żeby pojechać i zobaczyć, jak budują koledzy w innych miastach. I to się stało. 90. lata to był czas, kiedy bardzo wielu polskich architektów uczyło na innych uczelniach, wyjeżdżało z wykładami, a przede wszystkim jechało po prostu na wycieczki i patrzyło, jak wygląda ten świat. Zmienił się ich poziom takiego doświadczenia architektonicznego cudzych rąk. Przestało to być tylko zdjęciem z czasopisma, a zaczęło być architekturą żywą w przestrzeni, obejrzaną od środka i na zewnątrz. Oczywiście, że pewna grupa polskich architektów zawsze miała otwarte drzwi w świecie i jeździła, ale ja mówię o pewnym masowym zjawisku, że właściwie w Polsce już nie ma architekta, który nie widział europejskich realizacji w tej chwili. Wreszcie trzecia bardzo ważna sprawa w tym wszystkim to proszę pamiętać, że te wszystkie wielkie pieniądze publiczne, które, bo unijne też były publiczne, mogły być wydane na jakąś realizację tylko pod jednym warunkiem. Że zostały uwzględnione przepisy prawa mówiące o konkurencyjności tego projektu. W związku z tym, chociaż dotyczy to głównie wykonawców, ale wymusiło na polskich inwestorach organizację konkursów architektonicznych, co stało się wielką szansą dla wielu młodych zespołów architektonicznych, które nigdy w życiu nie ugrałyby na rynku dużo, gdyby nie możliwość startu w konkursie architektonicznym, pokazania znakomitego projektu, mają bez nazwiska, tak? Bo bez opowieści, kim to ja jestem, czy ja mam referencję. Co więcej, te pieniądze spowodowały, że na polski rynek wpłynęły też pracownie architektoniczne z innych krajów. Myśmy się stali atrakcyjni dla architektów nie Polaków, którzy też podbili jakby bębenka na polskim architektom i też podnieśli poziom tej rywalizacji. W rezultacie liczba
realizacji, która się dokonała w ostatnich kilkunastu latach, środki finansowe, które umożliwiały realizację i warunki, w jakich się to działo, plus chyba też szalenie ważna w tej kwestii sprawa, wysoki poziom, czy wysoki za dużo powiedziane, ale może podwyższony poziom oczekiwań społecznych i inwestorskich w stosunku do tych realizacji, zadecydowały o tym, że zaczęła powstawać w Polsce architektura jakości, która dzisiaj stawia nas w rzędzie krajów produkujących najlepszą architekturę. Bo ja nie chcę przesadzać w wyciąganiu wniosków z faktu, że polskie budynki w takim czy innym konkursie zdobyły pierwsze miejsce, czy znalazły się w grupie finalistów. Nie przeceniam pojedynczych konkursów, ale mówię o zjawisku. Zjawisku, że polska architektura zaczęła się liczyć na rynku międzynarodowym. Zaczęła być dostrzegana i o tym się mówi. Misa van der Rohe dwa lata temu dostała Szczecińska Filharmonia, którą jeszcze Państwu pokażę oczywiście. W tym roku do finału przeszło Muzeum Katyńskie. Ale dla mnie jako uczestnika tej debaty jurorów o nagrodę Misa van der Rohe było ważne zupełnie co innego. Że kiedy spośród 380 projektów trzeba było pierwszego dnia, a było nas tych jurorów 12, 13, każdy dostał inny kolorek nalepek. I trzeba było otagować tymi nalepkami zdjęcia tych projektów, które nam się szczególnie podobają. Żeby przejść do drugiego etapu konkursu. Znaczy tego wewnętrznego oczywiście, tego jurorskiego konkursu, no ale jakoś to trzeba robić. Tak? Czyli z tych 360 trzeba wybrać te kilkadziesiąt, o których będziemy rozmawiali. I z Polski przysłaliśmy 12 projektów. I one wszystkie zostały odegowane w takiej ilości, że przeszły do tego drugiego etapu. Do finału załapała się już tylko jedna, ale finał to jest 5 projektów z 360. Ale na tej long list tego drugiego dnia były wszystkie 12 polskich projektów. I koledzy z innych krajów mi gratulowali. Mówili, żaden kraj w tym roku nie wprowadził do tego drugiego etapu tylu projektów, co Polska. Wiesz, przeprowadzili wszystkie. Przecież nikt się tu nie zmawiał, bo każdy chodzi na własną rękę, nakleja te kartki. Wy naprawdę dokonaliście jakiejś wielkiej zmiany u siebie. Ja to od nich usłyszałam, od jurorów tego konkursu. I to spowodowało, że zaczęłam się zastanawiać, co w projektach robionych przez Polaków tak mocno zwraca uwagę świata. Pokażę teraz Państwu absolutnie subiektywny wybór rzeczy, które ja uważam za szczególnie dobre. Nie powiedziałam, że najlepszych w mojej opinii, ponieważ nie pokażę wszystkich najlepszych, bo nie wszystkie pasują mi do narracji dzisiejszego wykładu. Ja po prostu dzisiaj chcę Państwu pokazać te, które uważam po pierwsze za bardzo dobrą architekturę, ale po drugie za architekturę, która bardzo dobra, że spełnia ten drugi warunek dla mnie szalenie istotny, mianowicie poszukiwania identyfikacji miejsca, która decyduje o tym, że budynek jest odczytywany nie jako konfekcja architektoniczna, jest odczytywany nie jako obiekt, który mógłby stać wszędzie, ale obiekt, który należy do tych ludzi, którzy tam żyją, tego społeczeństwa, które to go używa, tego miejsca. To nie zawsze jest kontekst architektoniczny. W przypadku budynku Krikoteki to jest kontekst kulturowy, bo ten budynek nawiązuje do rysunku Kantora. W związku z tym to nie chodzi o to, że tam wokół jest cokolwiek, co przypomina ten budynek. Absolutnie nie o taką prostą zależność mi chodzi. Chodzi mi o to, że architekci zdołali stworzyć gmach, który jest kantorowski w swojej architektonicznej wymowie. W tym odbiciu lustrzanym, bo akurat na tych zdjęciach, które Państwu pokazuję, tego nie widać, ale ten budynek nadwieszony nad zabytkową tą strażnicą Straży Pożarnej ma lustro od spodu. W związku z tym, jak się tam wejdzie pod spód, to się odbija ten zabytkowy budynek w tym stropie lustrzanym, który jest znakomitą realizacją właśnie architektury niezwykle oryginalnej, a jednocześnie bardzo dobrze wpisującej się w kontekst funkcji, którą przyjdzie jej pełnić jako siedziby Krikoteki. Takim drugim moim wielkim ulubieńcem jest budynek recepcyjny Muzeum Wsi Opolskiej, czyli skansenu pod Opolem w Bierkowicach, który, no on już ma swoje lata, bo on już 10 lat stoi.
po nim powstało par podobnych, ale on jest ten pierwszy, który wykorzystał materiał i schemat bryły. Bo chodzi o schemat bryły stodoły po prostu, no ale on potem został wykorzystany w paru innych miejscach już bez tego powodzenia, dlatego że to tu ma to sens. Ta drewniana stodoła właśnie jako obiekt muzeum recepcyjny, Muzeum Skansenu ma genialny sens grający zarówno schematem bryły, jak i materiałem w sposób zupełnie dosłowny, a jednocześnie nie budzącym żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z architekturą XXI wieku. To niczego nie udaje, niczego nie kopiuje, niczego nie powtarza, a pięknie gra z przeszłością i z materiałem. Wspomniany przeze mnie gmach Filharmonii Szczecińskiej, który nie jest moim faworytem. On ma znakomity PR, bo jest właśnie nagrodzony przez tą nagrodę Misa van der Rohe. Natomiast jest budynkiem bardzo ostro wycinającym się w Szczecinie, ale też należy dodać, że on tam na KOW w Szczecinie nie bardzo ma konkurencję. Znaczy on stanął w miejscu, w którym kiedyś była zabudowa staromiejska, która była taka właśnie hanzeatycko-kamieniczno-szczytowa, ale tam w tej chwili żadnej takiej kamienicy już nie ma naokoło. On jest dosyć samodzielnym budynkiem i trochę gra w związku z tym efektem Guggenheim, efektem Bilbao, a nie tylko chęcią przypisania się do otoczenia architektonicznego, które jest zupełnie inne i przy którym pojawiło się, już tego na zdjęciu nie pokazuję, bo jest strasznie ciężko to pokazać, na zdjęciach, to trzeba zobaczyć, jest Muzeum Przełomów, które z kolei dostało nagrodę Unii Europejskiej za najlepszą przestrzeń miejską w zeszłym roku, który jest rewelacyjnym projektem polegającym na tym, że tego budynku nie ma. On jest po prostu ukryty pod lekko ugiętym placem, po którym sobie jeżdżą deskorolkarze ku oburzeniu starszego pokolenia, a konieczny, który to zaprojektował, mówił, ale mnie właśnie o to chodziło. No, żeby oni tam pojeździli. No, żeby się ta przestrzeń muzealna integrowała z miastem, społeczeństwem i potrzebami ludzi. Nie jestem fanem tej architektury, ale pokazuje, że takie poszukiwanie tożsamości miejsca się odbywa na różnych poziomach, architektonicznie różnych także. Tu macie Państwo przykład Wejherowskiego Centrum Kultury, czyli Filharmonii Wejherowskiej, które w bardzo naiwny sposób wykorzystuje formułę drewnianej łodzi kaszubskiej. Tak tam twierdzą w każdym razie. Ja to z taką premedytacją trochę pokazuję, ale ze świadomością, że to też dla lokalnej społeczności jest ważny element identyfikacyjny. Ta architektura identyfikacyjna to też jest dzieło, które może powstać w zupełnie innych warunkach społecznych. Jestem wielkim fanem architektury Stanisława Niemczyka, takiego człowieka, który buduje powolnie. On zaprojektował kilkanaście budynków w swoim życiu, a jest już mocno zaawansowanym wiekiem architektem. I najlepsze trzy jego realizacje, pokazuję Państwu dwie, to są kościoły. Jeden w Czechowicach-Dziedzicach, ceglany, i dwa w Tychach. Ten po prawej na dole to wnętrze Kościoła Świętego Ducha, taki betonowo-drewniany gmach z malowidłami Nowosielskiego z 70-tych, 80-tych lat. To jest jedna z pierwszych realizacji Niemczyka. Natomiast po lewej widzą Państwo wieżę kościoła świętego Franciszka, który jest w budowie. On jest w budowie od 15 lat już chyba, albo 20 prawie. Bo on jest budowany metodą średniowieczną. Zakonnicy przyłączyli się obróbki kamienia i tam w wolnej chwili między modlitwami pukają w takie kamyczki, tam je układają i po prostu tak jak pukają, tak powstaje ten kościół. On jest prawie gotowy, ale myślę, że jeszcze za 5 lat popukają, zanim go skończą. Niemczyk robi architekturę unurzaną w takim rzemiośle tradycji i powstaje architektura, która znowu, to nie chodzi o to, że jest regionalna w kontekście miejsca, bo nie jest. Zresztą gdzie w Tychach szukać tego kontekstu miejsca? To jest bardzo trudne architektonicznie miasto. Ale które szuka tego w przeszłości, w tradycji dobrze zrozumianej i dobrze zinterpretowanej. Żeby nie być gołosłowną przy tej sakralnej, no nie jeden Niemczyk w Polsce, to jest niesłychanie popularny w Europie, dużo bardziej w Europie niż w Polsce obiekt, zaprojektowany przez Rowińskich w takiej malutkiej wioseczce Tarnów nad Wisłą, którzy zbudowali swoją prywatną kontemplacyjną kaplicę. Bardzo skromną. Ona jest tu sfotografowana od strony wyjścia, natomiast prezbiterium to jest ściana szkła, która się otwiera na ten widok nadnarwiański. Pięknie zrobioną.
I wreszcie to, o czym mówiłam przy okazji Haupteiduszenki, czyli polska architektura memorialna, która potrafi dobrze radzić sobie z budowaniem architektury nastroju, emocji, przestrzeni i czasami, jeżeli trzeba, opresji, co za chwilę zobaczycie, czego bardzo dobrymi przykładami są realizacje ostatnich lat, robione przede wszystkim przez biuro Nizio. Tutaj Państwo oglądają Markową, czyli nie wiem, jak się to w tej chwili nazywa, bo pomysły były różne, ale budowane to było jako Muzeum Polaków Ratujących, znaczy jako Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej. To się wtedy w tej chwili nazywa Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej, ale oczywiście nadal jest to tylko Muzeum Ulmów, ponieważ to jest maleństwo. To jest maleństwo zbudowane we wsi Markowa, gdzie do tego dramatu doszło. Dramatu jednego z tysięcy, jakie rozegrały się na polskich wsiach, ale tego jednego, jedynego, który ma dokumentację fotograficzną. Decyzja o tym, że właśnie Ulmowie zostaną upamiętnieni, wzięła się stąd, że Ulma był amatorem fotografikiem. I Niemcy po zamordowaniu jego, jego żony ciężarnej, ich sześciorga czy siedmiorga dzieci i oczywiście tej rodziny żydowskiej, którą oni ukrywali, nie spalili tego domu, bo ten dom był tak mały, że się nawet nie kalkulował, by zapałek wyjmować. I w tym domu ocalało pudło z fotografiami robionymi przez Ulmę. Ulma fotografował tą żonę, te dzieci, tych Żydów. I to ocalało. W związku z tym można to było zmuzealizować, bo zrozumcie Państwo, jedną z najtrudniejszych rzeczy w budowaniu muzeum jest materiał, który pozwoli ludziom zrozumieć, co się tam stało. I tam się przychodzi i ogląda się takie maleńkie, amatorskie fotografie, na których jest ta Ulmowa, są ci Żydzi, jest ten dom, są te dzieci. Ja Państwu pokazuję zdjęcia z zewnątrz tego muzeum, bo to jest taka kortenowa, namiotowym dachem kryta budowla wbita w skarpę, ale w środku znajduje się wykonany z takiego matowego, mlecznego pleksiglasu fantom tego domu rodziny Ulmów, który jest jakby repliką jeden do jednego tego domu. Pozwala zobaczyć, w jakich warunkach oni żyli, zanim zginęli. To jest wstrząsająca wystawa i z ręką na sercu każdemu, kto się wybiera na pogórze, na Beskid Niski, w okolicy Łańcuta, polecam wędrówkę tam, bo to jest miejsce, które trzeba doświadczyć, przeżyć na miejscu. Żadne zdjęcie nie odda tego, coś tam przeżywa, kiedy się dojeżdża. I druga realizacja Niziów, która jest godnym następcą Haupteiduszenki, to znakomite, niedokończone jeszcze mauzoleum martyrologii wsi polskich w Michniowie, które powstaje w maleńkiej wiosce spacyfikowanej przez Niemców, wymordowano wszystkich mieszkańców, wypalono ich domy, które zostało tam, powstaje cały czas, jest cały czas w budowie. Więc dla porządku, owa finalista tego bardzo ważnego wydarzenia, jakim jest Nagroda Misa van der Rohe, czyli Muzeum Katyńskie w Kaponierze Cytadeli Warszawskiej, zrobione przez młodych architektów z biura BBGK. Oni właśnie wygrali konkurs, byli kompletnie nieznani, wygrali ten konkurs i rozegrali to muzeum przy pomocy barwionego na czerwono betonu, który kolorem się dobrze wpisuje w strukturę cytadeli, ale nie oszukuje cegłą, tylko jest zupełnie innym materiałem. To świetnie im wyszło właśnie, jest super nowoczesne, technologicznie bardzo ciekawe, a jednocześnie nie udaje niczego. Ale tak naprawdę uważam, że tylko w dwóch polskich miastach zdarzyło się coś, co jest zmianą jakości dostrzegalną w przestrzeni, bo wszystkie pozostałe miasta polskie dostały jeden, dwa obiekty ciekawe, jeden dobry, drugi niedobry. Można je pokazywać, ale one wiosny nie czynią. Ale dwa miasta są prawdziwie wygrane na tych pieniądzach unijnych ostatnich lat i tym boomie inwestycyjnym. I według mojego przekonania jest to Katowice i Gdańsk. Zacznę od Katowic. Katowic, w których zdarzyło się coś bardzo ważnego, mianowicie udało się stworzyć kilka niezwykle znaczących budynków na jednym terenie. To wynikło z możliwości urbanistycznych, jakie miały Katowice. Mianowicie w Katowicach w centrum miasta była wielka kopalnia, Katowice. I tą kopalnię zamknięto. I ten teren pokopalniany w centrum miasta stał się nagle terenem do użycia. Postanowiono na nim zmieścić kilka instytucji kultury,
chyba nie do końca jestem przekonana, że udało się to pod kątem urbanistycznym. Bo to nie jest całość, która jest spójna urbanistycznie. To jest raczej paciorki jednego różańca. Tak na jedną niteczkę kilka ładnych koralików nawleczono. Ale to mimo wszystko robi niezły efekt, mimo że tej urbanistyki, tam tego konceptu urbanistycznego brakuje. Pierwszym to jest austriacki projekt Riegel-Riewe, architekten Muzeum Śląskiego, które zostało zagłębione pod ziemią, właściwie w całości. Te szklane klocki, które Państwo widzą, to są tylko świetliki. To są takie puste klocki, które doświetlają ten dół, bo dół jest, muzeum jest skryte pod tym ogrodem. Na zewnątrz pozostała wieża ta dźwigowa i kilka ceglanych budynków z końca XIX wieku, które są w tej chwili sukcesywnie remontowane. W jednym jest Muzeum Scenografii, w jednym jest restauracja, trzeci jest robiony na potrzeby Centrum Sztuki Dziecka. W każdym razie te obiekty, które zachowały się z kopalni, są remontowane, ale właściwe muzeum zostało w całości schowane pod ziemią i ono wchodzi pod ziemię, tam wykop to był chyba głębszy niż tutaj pod Muzeum II Wojny Światowej robiony, bo z ściany szczelinowe, bo to było tam konstrukcyjnie bardzo trudne. W każdym razie poziom zero obecnego muzeum jest, zdaje się, 20 parę metrów pod powierzchnią ziemi i powstała ogromna przestrzeń wystawiennicza, częściowo jednoprzestrzenna, w związku z tym dająca ogromne możliwości wystawiennicze. Właściwie chyba żadne muzeum w Polsce nie ma w tej chwili takich warunków jak oni. Dla mnie szalenie ważne w tej super nowoczesnej formie, formule, która tam została przyjęta, jest to, że sam fakt umieszczenia tego muzeum pod ziemią stał się elementem identyfikacyjnym. Ja pojechałam na otwarcie tego muzeum, bo tak się złożyło, że akurat byłam ministrem, kiedy to się otwierało. I na to otwarcie zostali zaproszeni byli pracownicy kopalni Katowice. To w większości są emerytowani górnicy. I oni wszyscy dostali zaproszenia na to otwarcie. Ubrali się w galowe mundury. Wiecie, jak wyglądają górnicy w galowych mundurach. Te czapki, te pióra, to wszystko. Widać od razu, który sztygar, który orkiestra, po tych kolorach pięknych. Zresztą to samo zrobiono także w Obrzychu. Tam także na otwarcie zostali zaproszeni. Wszyscy byli pracownicy i też przyszli wszyscy mundurowani galowo. I w tym muzeum stworzono wystawę poświęconą historii Śląska i Katowic. W związku z tym wszyscy tam szli najpierw to oglądać. Ja z tymi górnikami. I ja tych górników pytam, no jak wam się podoba to muzeum? Myślę sobie, no dla takiego starego górnika, który całe życie walił w przodek, to ta nowoczesna architektura będzie na pewno bardzo obca. A oni mówią, że nie, że to taka nasza i że w ogóle oni się tu świetnie czują. I ja już przestałam cokolwiek rozumieć, więc zaczęłam się dopytywać, co ich tam, to, gdzie oni mają tą naszość w tym muzeum. A oni na mnie spojrzeli jak na nienormalną i powiedzieli, no jak to, no pod ziemię się jedzie. Dla nich to był podstawowy element identyfikacyjny, no pod ziemię się jedzie, no. Dla górnika to już jest klucz. Tam nie musi być czarno i tam nie musi być węgla. To jest po prostu ich miejsce. I drugim obiektem, który powstał w tym kompleksie, jest gmach siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, projektu Tomasza Koniora. Budynek, który jest inny. Pamiętajcie Państwo, że prace projektowe nad tymi poszczególnymi obiektami trochę trwały równolegle, niezależnie od siebie. To nie było tak, że jeden mógł się dopasować do drugiego, bo one były toczone jakby w innych pracowniach, ale w tym samym czasie. To Konior, który no wiadomo było, że projektuje takiego solitera, budynek, który stanie samodzielnie, nie przylepiony jest do czego, nie ma w okolicach żadnego kontekstu. On jest naprawdę oddalony od innych obiektów. I zdecydował się w związku z tym na szalenie prostą formę. Właściwie najprostszą z możliwych, czyli prostopadłością z tym wyniesieniem charakterystycznym dla obiektów koncertowych. Trochę wynikającym z potrzeb technologicznych, chociaż nie do końca. Natomiast co on zrobił? Jest katowiczaninem, jak Państwo wiedzą, i elewację tego budynku zrytmizował takim, jak widać tutaj na tym dolnym lewym zdjęciu, nieumiarowym rytmem szczelin, które są w istocie rzeczy oknami. Ta najszersza jest takim przeszklonym wejściem z oknem nad nim. Co powoduje, że jak się chodzi wokół tego budynku, ma się poczucie takiego skojarzenia muzyczne. Od razu skojarzenia muzyczne takiego rytmu, który, czy melodyki wznoszącej i falującej.
To mi mówiło wiele osób zupełnie niezwiązanych z architekturą, że oni mają poczucie muzyczności tego budynku. Natomiast okładzina tych elewacji jest zrobiona z cegieł. To jest zresztą cegła właśnie, rzadko to się w Polsce zdarza, żeby architekci o tym pomyśleli, ale jak już pomyślą, to im to zawsze dobrze wyjdzie. Mianowicie to jest cegła z patoki, czyli z młynu hoffmanowskiego, jeszcze tego wypału krążynowego, gdzie cegła jest wypalana w różnych temperaturach. W związku z tym efekt nigdy nie jest jednolity, ona jest dosyć taka nierówna i w architekturze potem działa bardzo żywo. Ona robi taką niezwykle żywą, taką żywotną wręcz formę. I ościeża owych okien zostały wyłożone czerwonym, jaskrawo czerwonym klinkierem. Dla każdego, kto zna Katowice, a już na pewno dla każdego katowiczanina, to zestawienie kolorystyczne, czyli buro-brunatnej cegły z hoffmanowskiego pieca przepalonej i czerwonych klinkierowych ościeży, jest oczywistym sygnałem, że to jest Nikiszowiec. Każdy, kto raz widział Nikiszowiec, tą kolorystykę zna. I Konior po prostu użył tego Nikiszowca, nie od strony formalnej, a wyłącznie materiałowo-kolorystycznej. Co więcej, we wnętrzu także rozegrał to właśnie taką kolorystyką antracytową w warstwie holu. Robiąc też w różnych miejscach takie smaki, które właściwie już są czytelne tylko dla fachowców. Mianowicie podłoga w restauracji jest takim ukłonem ku Carlo Scarpie. Jest mianowicie taką odmianą włoskiego, no jakby lastryka powiedzmy, takiej technologii mozaikowej zatapiania w ciemniejszym betonie jaśniejszych kosteczek kamiennych, który po raz pierwszy użył Scarpa w posadzce sklepu Olivetti w Wenecji. I Konior, który to kocha, powtórzył tą posadzkę w swojej restauracji. I jako trzeci, ja już nie mam tego zdjęcia, bo nie chciałam Państwa zanudzać, ale jako takim elementem bardzo istotnym w tym budynku jest oczywiście też sala koncertowa, która z kolei jest muzyczno-instrumentalna w swoim kontekście. I jako trzeci obiekt w tym zespole po kopalnianym powstał, zaprojektowany przez Jemsu w gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego, który z kolei w całej swojej formule architektonicznej, operującej takimi trawnikami na skośnych powierzchniach budynku, jak widzicie Państwo na tym dolnym zdjęciu po lewej, to jest rodzaj takiego jakby wąwozu wygrzebanego w górnej warstwie, górnej kondygnacji tego budynku. A to wygląda w innym ujęciu tak, nawiązał, i to jest bardzo dla katowiczan czytelne, bo to mi też mówili katowiczanie, dla mnie zawsze ważne jest to nie tylko to, co mówią fachowcy, ale to, co mówią ludzie, co oni w tym widzą i co czują. Oni w tym widzą i czują zrekultywowaną hałdę górniczą. Oni to odczytują jak pokryty zielenią to, co jest taką istotną elementu krajobrazu śląskiego, czyli tej tych pozostałości pokopalnianych. Naprzeciwko tego kompleksu powstał mój ulubiony gmach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. On ma dużo bardziej skomplikowaną nazwę, bo to jest Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekoznawczej Akademicki, więc się nazywa CINIBA, czy coś w tym guście, ale już tam kichał go pies. To jest po prostu wspólna biblioteka kilku szkół wyższych na terenie kampusu. O bardzo z kolei czytelnym nawiązaniu w schemacie brył do modernistycznej architektury lat 60. tego kampusu, a jednocześnie dobrze grająca z materiałowo. Co ciekawe, to jest bodajże indyjski kamień, którego tam użyto na elewacjach, tylko tyle, że sfugowano go nie fugą, tylko oknami. W związku z tym po zmroku okazuje się, że to, co się wydaje być fugą, jest tak naprawdę doświetleniem wnętrza. Ten kompleks katowicki, jak powiedziałam, nie pozbawiony wad, bo on nie ma wspólnej koncepcji urbanistycznej i co więcej, on jakby jest, przez to, że był równolegle budowany, tu nie było mowy o tym, żeby jeden architekt mógł się dowiązać do drugiego. Każdy z nich szukał odpowiedzi na to samo pytanie na swój sposób. W związku z tym to jest jakby taki wachlarz możliwości bardziej, ale stworzył bardzo kompleksową całość, która jest przez Ślązaków bardzo mocno odczytywana jako gdańska. I drugi, przepraszam, jako katowicka oczywiście i jako śląska.
A drugim miastem, które moim zdaniem jest wielkim wygranym tych dużych pieniędzy, ale w nie tak czytelny sposób jak w Katowicach, jest Gdańsk. I moim zdaniem Gdańsk jest w tym wygranym dlatego, że dzięki inwestycjom ostatnich kilkunastu lat pojawiły się w tym mieście więcej niż jeden warty uwagi obiekt architektoniczny. Gdyby mogły były stanąć w nieodlegle do siebie, gdyby mogły stanąć na przykład na terenie postoczniowym, to klasa tego, co wydarzyło się w Gdańsku, byłaby powalająca. Wiemy, bo znamy wszyscy pewnie, jak tu jesteśmy, uwarunkowania własnościowe, że to było fizycznie niemożliwe. Że decyzja o sprzedaży terenów postoczniowych podjęta jeszcze kilkanaście lat temu zdeterminowała losy tego terenu w sposób kontestowany przez nie tylko gdańszczan, przez wielu dzisiejszych, dzisiaj na to patrzących obywateli, ale jakby cały czas ta niemożność polityczno-finansowa ciąży nad niemożnością twórczego rozwiązania problemu postoczniowego. Poniekąd ciąży także nad przyszłością tego gmachu, w którym się znajdujemy, ponieważ za chwilę on przestanie mieć ten cudowny walor, jaki ma, czyli owego solitera, który w tak czytelny sposób w przestrzeni jest obecny. Za chwilę zostanie zabudowany komercyjną i pewnie znacznie gorszą architekturą wokół i trochę się zatrze jego formuła architektoniczna, która jest znakomita. Ja myślę, że taką wadą Europejskiego Centrum Solidarności na początku było to, że on odpowiadał na pytania architektury miejsca w sposób zbyt oryginalny na to, żeby go od razu pokochać. I oczekiwania społeczne w stosunku do tego budynku były bardzo wysokie, a jego forma architektoniczna odbiegająca od oczekiwań. Ja Państwu opowiem anegdotę, ale ta anegdota jest prawdziwa. O tym, jak otwieraliśmy ten gmach. Piękny ostatni dzień sierpnia, czy przedostatni dzień sierpnia 2014 roku. Uroczystość zaplanowana, pewnie wielu z Państwa uczestniczyło w ten sposób, że najpierw brama numer 2 jest zamknięta, spotykamy się wszyscy przed bramą. Z wózka przemawia Paweł Adamowicz, Bazyl Kerski, Lech Wałęsa. Po czym schodzimy, zbieramy się w taką tyralierkę, brama zostaje otwarta i wszyscy razem przechodzimy przez tą bramę, wchodzimy do budynku i tam jest konferencja prasowa. Tych niby czterech otwierających, ale wszyscy dobrze wiemy, że jest tylko jeden między nami, kto będzie pytany. Nazywa się Lech Wałęsa, bo nikt inny nie będzie z nami rozmawiał, tylko z nim wszyscy chcą, bo to z całego świata dziennikarze zjechali. No jest ten moment, kiedy jeszcze nam nie powiedziano, że zaczynamy. Stoimy sobie przed tym budynkiem. Ja rozmawiam z Lechem Wałęsą i pytam się go, jak się panu podoba ten budynek. A on mi w ogóle mi się nie podoba, straszny jest. A ja sobie myślę, jest niedobrze. Jest niedobrze, bo za 10 minut staniemy przed tą grupą dziennikarzy i za chwilę będzie naprawdę niedobrze. Więc zaczynam z nim rozmawiać i spokojnie mówię, no panie przewodniczący, panie prezydencie, co się panu nie podoba? No wie pani, on jest naprawdę taki okropny, zardzewiały i tak dalej, no krzywy taki. Ja mówię, no, ale to pan pracował w tej stoczni, nie ja. No pan doskonale chyba pamięta, jak wygląda statek w remoncie, w budowie, że ma pochyłe ściany, że jest przerdzewiałej blachy, że dopiero się to go obstukuje. No niby tak. Ale czego pan oczekiwał? No mówi, czegoś takiego, wie pani, bardziej pałacowego, z kolumnami. No. Ja mówię, no, ale panie prezydencie, no przecież to ma być muzeum, dom ruchu robotniczego. No gdzie robotnicy i kolumny? No przecież to nie, jakby nie ten cel. To jest budynek no, innej funkcji. Ma być domem dla ludzi, którzy wspominają przeszłość solidarnościową, równości społecznej. To musi tworzyć wspólną przestrzeń, agorę, porozumienia. Gdzie to? Po co nam te kolumny? No, to pałace, wielkie muzea, sztuki można robić z kolumnami. No, pałace prezydenckie, no ale nie robi. No może pani ma i rację. No i tak sobie rozmawiamy o tej architekturze. Że krzywa, że blaszana, że zardzewiała, że bez kolumn. No i otwieramy i idziemy do tych drzwi. Ja cały czas idę obok niego i cały czas mu wkładam w głowę tam te swoje teorie na ten temat. Stajemy przed tą taśmą w czwórkę, dziennikarze tego świata i pierwsze pytanie, które mu zadawają, panie prezydencie, czy podoba się panu ten budynek? A on mówi, zaczyna mi się podobać.
I to uważam za swój największy sukces negocjacyjny, bo miałam tylko 5 minut, żeby przekonać Lecha Wałęsę, że budynek ECS-u jest naprawdę dobrą architekturą, a przede wszystkim dobrą architekturą dla tej funkcji, dla tego miejsca i dla tych potrzeb. Bo przecież to nie jest jakakolwiek architektura. Największą zaletą gmachu ECS-u jest to, że on nie może stanąć gdziekolwiek. I on nie może mieć jakiejkolwiek funkcji w środku. On jest budynkiem, który swoją formą architektoniczną tłumaczy swoją funkcję i swoje miejsce. I to jest najbardziej logiczne w jego architekturze, która jest bardzo różna z różnych stron, ale też ma tą znakomitą przestrzeń wspólną tej agory, która tworzy rodzaj takiego przekazu semantycznego, równościowego w tym wszystkim. Drugim znakomitym budynkiem, który też wymaga czasu, żeby się w nim zakochać, jest gmach Teatru Szekspirowskiego. Ja wiem, że to jest jeszcze trudniejsza miłość niż ECS dla gdańszczan. Mam tego świadomość, rozmawiam, słyszę, wiem. Dla wielu to cierpienie. Bo jeżeli oceniać ten budynek w kategoriach architektury takiego oczywistego nawiązania do miejsca, to pierwsze pytanie jest, dlaczego nie jest czerwony, a drugie jest pytanie, dlaczego ma tyle szkarp. No, oba te pytania, odpowiedź brzmi, bo nie jest nawiązaniem do tej architektury miejsca. I dlatego nie jest czerwony, i dlatego ma tyle szkarp. Bo on nie ma być podobny do Kościoła Mariackiego. Nikt nie zakładał, że ma być. On jest zupełnie inną architekturą. On jest architekturą XXI wieku, a nie średniowieczną. Ma nieprawdopodobną bryłę, bardzo skomplikowaną, tworzącą różne możliwości odczytu z różnych miejsc, także jak się wejdzie do środka. Ma jakieś wady funkcjonalne na pewno, dotyczące zwłaszcza tej przestrzeni teatralnej. I to wiem od ludzi, którzy tam grali, że to nie jest dobrze. Ale bryła tego budynku, jego samodzielność architektoniczna w gruncie rzeczy, bo stanął w miejscu, które jeszcze do niedawna, jak wszyscy pamiętamy, było parkingiem, jest bardzo dobrze rozegranym kontrastem do Starego Miasta. Kontrastem, który nie udaje czegoś innego, który próbuje zasygnalizować, należę do was, ale jestem sobą. Nie odcinam się od was całkowicie, ale dajcie mi być sobą. I ta architektura jest bardzo indywidualna w tym wszystkim. Nie rezygnując jednocześnie z jakichś odniesień tego miejsca. I myślę, że ten teatr w ciągu najbliższych 10 lat zostanie pokochany. Że mogę tylko gdańszczanom zazdrościć, żeby przed nimi proces umojenia budynku Teatru Szekspirowskiego, bo ja jako warszawianka musiałam umoić Pałac Kultury. Było dużo gorzej. Ale jak zwróćcie uwagę, został umojony. Pokolenie mojej córki, moich wnuków uważa Pałac Kultury za bardzo budynek cool. Więc jeżeli myśmy mogli umoić Pałac Kultury, to wy sobie z Teatrem Szekspirowskim dacie dużo szybciej radę. I wreszcie trzeci budynek, który uważam za rewelacyjny architektonicznie. Za rewelacyjny architektonicznie. To jest budynek Muzeum II Wojny Światowej. Który jest całkowicie oderwany od otoczenia. On nie próbuje w ogóle się kontekstualizować z otoczeniem. Ale ustalmy uczciwie, nie bardzo ma z czym. Ma też tą szansę na wykorzystanie efektu Bilbao trochę w tym miejscu Gdańska. Nie wiem, co się wydarzy naokoło. Trochę się już wydarzyło, bo te apartamentowce tam już powstały. Ale w momencie, kiedy go był projektowany, był rzeczywiście projektowany bardzo samodzielnie. Ta bardzo, moim zdaniem, kontrowersyjna decyzja, żeby wepchnąć całe muzeum pod ziemię, bo wiem, ile to kosztowało. Musiałam się podpisywać pod kolejnymi decyzjami o zwiększeniu budżetu. W sytuacji tego budynku i jego funkcji moim zdaniem się tłumaczy, bo tak naprawdę proszę sobie, oczywiście to jest budynek, który też poddawany jest krytyce, ale teraz proszę sobie wyobrazić, że na tym miejscu zrealizowano by budynek o tej kurwaturze, który stanąłby na ziemię.
jak gigantyczna konstrukcja musiałaby w tym miejscu Gdańska stanąć i jak ostro wpisałaby się w kontekst Starego Miasta widziane od Motławy. Jeżeli uświadomicie sobie Państwo, jaką on ma kubaturę i spróbujcie teraz tą kubaturę wyciągnąć spod ziemi i postawić na wierzchu i wyobrazić sobie architekturę, która by to dźwignęła w tym miejscu, to ja mam z tym kłopot. Myślę w związku z tym, że decyzja jury konkursowego, które zdecydowało się na realizację tego projektu, była w tym wszystkim słuszna. I mam pełną świadomość możliwości i palety argumentów krytycznych, które w stosunku do tego budynku można wysunąć. Ale i chyba to, co mi najbardziej w tym budynku nie pasuje, to sposób, w jaki się do niego wchodzi. Znaczy, on ma źle w tej chwili wymyślony sposób dojazdu czy dojścia. Bo przyjeżdża się ze strony takiej dosyć, od strony wałowej i najpierw są jakieś drzwi techniczne, potem jest jakiś podjazd do odwożenia czegoś, potem coś, a potem są nagle jakieś drzwi do muzeum. On ma źle rozegraną przestrzeń wejścia. Jest zdecydowanie budynkiem nastawionym na oglądanie z drona, na oglądanie od strony Starego Miasta, które nie jest wejściem, chociaż mogłoby być tak rozegrane. Natomiast niesłychanie symboliczną i mocną wymowę ma ten element wysokościowy, ten klin taki wbity wysoki. Jest bardzo ostry, bardzo dyskusyjny i moim zdaniem bardzo dobry. Co więcej, bardzo lubię to rozwiązanie, że ten budynek przy całej swojej niezależności architektonicznej wyznacza miejsce przebiegu Große Gasse. To jest to pęknięcie, które Państwo na tej chwili na tym lotniczym zdjęciu widzą. To jest świetlik, który wpuszcza światło na samo dno muzeum. I ta Große Gasse, która tam jest zasygnalizowana taką brukowaną uliczką z ławkami, dzięki czemu całe zwiedzanie muzeum nie jest ikeowskie, czyli weszliśmy z jednego końca, przelecieliśmy się jak szczur po labiryncie, wyszliśmy z drugiego końca i tylko daje szansę odpoczynku, oderwania się, ucieczki, zmiany trybu zwiedzania, jest bardzo dobrym pomysłem. Gdańsk poszedł też dalej w pomysłach na budowanie rzeczy, które próbują dokonać identyfikacji miejsca. Może nie są one już tak udane jak te trzy przeze mnie pokazane, ale ja je mimo wszystko pokażę, bo wiem, że prezydent Adamowicz jest z nich dumny. Pierwszy to Termila na Rębiechowie, który według założenia architektonicznego ma dźwigary stropowe, te podpory stropowe wzorowane na dźwigach Kone ze stoczni. A drugi to stadion na 2012, on dzisiaj się ma jakąś taką nazwę chyba, u was się jakoś nazywa, energetycznie, tak? Który miał być realizacją w Bursztynie. No to jest duża naiwność, ale mimo wszystko jestem zdania, że dobrze, że w tą stronę ktoś w ogóle pomyśli. Gdybym miała podsumować to, co próbowałam Państwu opowiedzieć, i to jest naprawdę ostatni slajd, Jacek to już widzi, to mamy do czynienia w Polsce z taką opowieścią dwutorową. Z jednej strony dużych realizacji, które bez wyjątku są realizacjami poszukującymi mocnej, nowoczesnej formy architektonicznej, zidentyfikowanej z miejscem, ludźmi, tradycją, kulturą, no bo jakby poniekąd wpisuje się w to wszystko też i Rainer Malamaki ze swoim projektem Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie i tym wielkim pęknięciem. Niektórzy robią to mniej udatnie, niektórzy robią to bardziej udatnie. Niektóre budynki są mało interesujące, niektóre są wybitne. Ale w ciągu ostatnich kilkunastu lat to, co się zdarzyło w architekturze publicznej, finansowanej ze środków publicznych i unijnych, które są też publiczne,
dzięki konkursom, świadomym inwestorom i znakomitym architektom i konkurencyjności na tym rynku spowodowało, że w Polsce powstało kilkadziesiąt dobrych i kilkanaście bardzo dobrych i kilka rewelacyjnych budynków architektonicznych dużej skali. Czyli rodzynków, które oczywiście grzęznąć będą zawsze w cieście tego, co nas otacza, no bo nie może być inaczej. Strzec się natomiast należy prób wybicia się na niezależność nurtu, który jest ciągle obecny w naszym myśleniu architektonicznym, albo tam, gdzie są inwestorzy przekonani o ważności takich rzeczy, jak przeszłość, ale rozumiana dosłownie i badziewnie, to znaczy tak wszystko jedno z plastiku, z byle czego ze styropianu, byle była konsolka i kalumienka. I strzec się należy gustu prywatnych inwestorów, bo oni nas też mogą bardzo głęboko pociągnąć w dół, co ma swoje przyczyny, ma swój kierunek i oby idea odbudowy 44 zamków Kazimierza Wielkiego nie zdominowała zaangażowania środków publicznych na następnych 20 lat. Dziękuję Pani Profesorowi bardzo. Czego i Państwu, i sobie oczywiście życzymy. Mało mamy czasu na dyskusję, ale jeżeli ktoś z Państwa nie może się powstrzymać przed zadaniem pytań, zapraszam. Widzę już pierwsze pytanie i zaraz chwilę następne, proszę bardzo. Nie wiem, że pytań jest dużo, a ja też miałbym dużo do powiedzenia, ale wobec tego będę mówił bardzo krótko, mam tylko jedno pytanie. Chciałbym, żeby Pani się ustosunkowała do tego, co powstaje w Elblągu. Do Starego Miasta w Elblągu. Jak to się ma do tego, co Pani mówiła o architekturze dobrej, jednocześnie nie wyrwanej z kontekstu? Pomysł elbląski jest co do istoty idei bardzo dobry, bo stara się uszanować starą strukturę siatki zabytkowego miasta bez pakowania się w komplikacje polegające na rekonstrukcji. Natomiast to, co się tam faktycznie zdarzyło, oceniam niezwykle kontrowersyjnie, ponieważ poszczególne domy są naprawdę bardzo dobre, a poszczególne są potwornie kiczowate. I jakby od początku chyba było wpisane to w ten koncept. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mógł wierzyć w to, że jeżeli puści to na żywioł różnym architektom i różnym inwestorom, to tylko utrzymanie gabarytów i wysokości pozwoli dać wyłącznie dobre realizacje. Jedne są lepsze, drugie gorsze. Ale ja w sumie jako całość to kupuję. Idąc, przeczytałem w zwiastunie, że Pani będzie mówiła o wspaniałości 10 lat w architekturze. I to się stało. Przekonała mnie Pani całkowicie. Ale moje pytanie jest takie. Czy można mieć takie dobre samopoczucie, będąc profesorem, który był na scenie publicznej, była Pani osobą publiczną, osobą w rządzie, wtedy, gdy się skontrastuje te rodzynki architektoniczne z tym, co się dzieje na wyższym piętrze. Urbanistyka, planowanie przestrzenne. Jeśli mamy takie sukcesy architektoniczne i taki syf w postaci rządów, deweloperów, którzy robią przestrzeń miejską tak, jak robią, interesuje ich jedna kategoria, kategoria zysku. I w rezultacie mamy takie miasto jak Warszawa z największą ilością osiedli grodzonych. Nie ma w Europie innego miasta, które by miało tak dużo. To są te efekty w wymiarze nie sztuki architektonicznej, tylko polityki. Pani też była politykiem. Rezultat architektoniczny, z którym mamy do czynienia, to efekt decyzji przede wszystkim, czy zaniechań. Nie tyle decyzji, co zaniechań początku lat 90. Więc ja się nie czuję odpowiedzialna za to, co zrobiono 20 lat przede mną. Natomiast oczywiście moje poczucie satysfakcji nie jest całkowite, a wynika mianowicie z faktu, że jedna rzecz mi się nie udała. Ja o tym zresztą mówiłam w wywiadzie, który znotowała Ewa Mańkowska i opublikowała w Rozmowach Drugich o architekturze. Że jednym z moich największych marzeń i jakby rzeczą, do której ja się, którą ja się zajęłam od początku swojej bycia ministrem, było powołanie w Polsce Instytutu Architektury i Urbanistyki. Ale mój koncept był nie tyle szedł w nazwę, żeby był koniecznie narodowy ten Instytut Architektury i Urbanistyki, raczej zależało mi na tym, żeby był to instytut międzyresortowy, czyli nie u ministra kultury, no bo to jest łatwo. Jeden dekret to się w tydzień powołuje, potem jak się ma pieniądze, to się nadaje, kupuje, wynajmuje się jakieś pomieszczenie, się ma. Tylko że minister kultury
z punktu widzenia prawa polskiego i tak nie ma nic do powiedzenia na temat przestrzeni architektonicznej w Polsce. W związku z tym może sobie takich instytutów nawet 5 powołać, a przełożenie na architekturę i urbanistykę będzie żadne. Ponieważ tak naprawdę to, co się dzieje w architekturze i urbanistyce, generuje się w Ministerstwie Odpowiedzialnym za Budownictwo. Ono już po raz chyba 12 ma inną nazwę, więc ja nie jestem w stanie nawet dzisiaj Państwu powiedzieć, o którym ministerstwie ja mówię. Ono się chyba infrastruktury nazywa w tej chwili. Za czasów, kiedy ja byłam ministrem, to było ministerstwo, na czele którego starała Maria Wosiek. Nie, przepraszam, Maria... Będzie pan, jak ja mam pamięć do nazwisk? Żadną. W każdym razie to było Maria... Maria Wasiak. I ja z nią prowadziłam rozmowy o tym, że jeżeli mamy cokolwiek zrobić dobrego w architekturze i urbanistyce, to musimy mieć instytucję, która będzie spajała pracę tych dwóch resortów, czyli połączy kompetencje obszaru kulturowego z obszarem administracyjno-prawnym, bo prawo budowlane powstaje w Ministerstwie Infrastruktury i to tam musi dojść komponent kulturowy do tego procesu. I wyobrażałam sobie przede wszystkim taki instytut jako instytucję, która byłaby ośrodkiem kompetencyjnym w stosunku do instytucji samorządowych, które tworzą plany zabudowy i plany lokalne, plany zagospodarowania. Że brakuje w Polsce jakby tej instytucji, do której można, jej autorytetu można by się było odwołać z poziomu na przykład gminy, poprosić o konsultacje, o poprawki, o ustalenie czegokolwiek, o wskazanie na przykład kompetentnych ludzi. Ponieważ to, co jest problemem moim zdaniem generalnie polskiej władzy i myślę, że każdej, to jest to, że za mało potrafi wykorzystać wiedzę, która jest generowana na polskich uczelniach. Mamy znakomitych architektów, urbanistów na politechnikach, mamy świetnych historyków sztuki na uniwersytetach, teatrologów w instytutach teatralnych i tak dalej. Tylko, że w Ministerstwie Kultury żaden urzędnik nie wie o tym, że jest ileś katedr historii sztuki i instytutów w Polsce, z których można korzystać, budując na przykład zespół Rady Muzealnej, a w Ministerstwie Infrastruktury nie znają nazwisk iluś polskich urbanistów i architektów czynnych na politechnikach, ponieważ nie mają z nimi do czynienia. Te światy się nie stykają. Co z tego, że będziemy reformowali naukę, możemy to robić 36 raz, ale jeżeli nie połączymy, nie z gospodarką, bo to wiemy już jak zrobić, z władzą, z administracją, z publicznym zarządzaniem, instytucji edukacji wyższej, ale przede wszystkim akademików, to nie wyjdzie. Ja sobie wyobrażałam powołanie Instytutu Architektury i Urbanistyki, który by opierał się na pracownikach, politechnik przede wszystkim, wydziałów architektury i urbanistach i zarówno czynnie, w sensie oni jako etatowi pracownicy, jak i eksperci dobierani do pracy, który łączyłby Ministerstwo Kultury z Ministerstwem Infrastruktury i powodował, że generowane nowe prawo budowlane, w tej chwili się bardzo dużo mówi o tak zwanym nowym kodeksie budowlanym, byłoby tworzone przez ludzi znających się na architekturze, urbanistyce, zabytkach, ale także funkcjonowaniu w szerokim tego słowa znaczeniu projektów rewitalizacyjnych uwzględniających czynnik społecznych, czyli Ministerstwo Pracy. I okazało się w praktyce, że powołanie takiej instytucji w 15 miesięcy, a tyle czasu byłam ministrem, 15 miesięcy przypadających na ostatnią końcówkę kadencji danej władzy, jest niemożliwe realizacyjnie, administracyjnie po prostu. I uważam to za swoją wielką porażkę, aczkolwiek jakby nie bardzo wiem, co bym miała była zrobić, żeby nie przegrać po prostu w tej grze, bo inne sprawy polityczne, inne sprawy gospodarcze były w tym momencie ważniejsze, a przede wszystkim rozgrywka Ministerstwa Infrastruktury o nowe rozdanie finansów europejskich, bo to był akurat ten moment. I rok wcześniej czy rok później z Marią Wasiak mogłabym rozmawiać na ten temat bardziej twórczo, a akurat w tym roku, w którym trzeba było te pieniądze rozegrać, siły ministerialne były skupione na czym innym. I to ten instytut nie powstał za mnie. Czy teraz powstanie od 1 stycznia? Minister Gliński twierdzi, że tak. Czy spełni tą funkcję, którą ja sobie wyobrażałam, że powinien spełnić? Nie, ponieważ będzie Narodowym Instytutem pod Ministerstwem Glińskim. W związku z tym będzie się zajmował organizacją konferencji, mówieniem o ważności urbanistyki, mówieniem ważności architektury, ale żaden z tych ludzi, którzy pojawią się w orbicie tego instytutu, nie będzie miał przełożenia na Ministerstwo Infrastruktury, które tworzy kodeks budowlany. No. Będziemy już zamykać naszą sesję rozmów, ale
Na dwa pytania sobie pozwolę. Ja wewnętrznie podnosiłem rękę, żeby skorzystać z okazji, więc nie moja uprzywilejowana pozycja decyduje o tym, ale kusi mnie bardzo, żeby zadać pytanie. Wiem, że nie można sprowadzić tego zjawiska do jednego wspólnego mianownika, chociaż siedzieliśmy z Bazylim Kerskim, przyglądając się tej prezentacji. Faktycznie ten rok 2014-2013 były kluczowymi latami realizacji bardzo wielu najważniejszych inwestycji architektonicznych. To fascynujące spojrzeć, jak ten proces infrastrukturalny, administracyjny, finansowych decyzji znalazł swoją kulminację w tym czasie i cieszymy się też niezmiernie, że jesteśmy jego częścią. Ale pytanie jest, czy, nie wiem, czy to za wcześnie, ale czy jesteśmy w stanie, próbując dokonać jakiejś syntezy, powiedzieć, z jakiego rodzaju fenomenem architektonicznym albo fenomenami architektonicznymi mamy do czynienia? Oczywiście budowanie takich dużych ocen jest najlepiej nam wychodzi w perspektywie czasowej, czyli im dalej w czasie, tym lepiej się to formuje, takie wnioski. Ale teraz, zaraz, już dzisiaj można powiedzieć, że na pewno to odegrało rolę właśnie już wysokie kompetencje architektów. Jak mówię, nie mówię o talentach, bo talenty są zawsze w każdym pokoleniu. Ale te kompetencje są wynikiem też doświadczeń, prawda? Jakby tutaj też zapisane są pewne wady, bo tych doświadczeń nie bardzo było gdzie zdobywać w tych 80., 90. latach. Ale relatywnie dobrego poziomu architektów polskich, świadomego, wysokiego poziomu myślenia inwestorskiego przy budownictwie publicznym, bo przy mieszkaniowym to różnie bywa, niestety gorzej raczej niż lepiej. Pieniędzy, czyli możliwości finansowych i wymuszenia tego trybu konkursowego. Właściwie żaden z tych obiektów, o których mówimy, nie został zrealizowany na podstawie projektu wskazanego palcem. One wszystkie wyszły w trybie konkursowym. A w warstwie estetycznej? One są bardzo zróżnicowane, nieprawdaż? To znaczy jest rodzaj nawiązania do... A to by się tylko tak wydaje, że one są aż tak zróżnicowane. Mhm. To zawsze się w tym wydaje, którzy w tym żyją. Mhm. Znaczy świat, który nas otacza, jest zróżnicowany. Świat sprzed 30 lat nagle okazuje się mieć dużo wspólnych mianowników. Tu jest bardzo dużo wspólnych mianowników. Popatrz na to zdjęcie. Materiał, forma. Ja widzę bardzo dużo wspólnych mianowników. Może tego nie nazwę, bo ja jestem daleka od nazywania. Nienawidzę tych szufladek tam, neo, coś tam, śmoś tam, to w kij, nieważne. Ale ważne jest to, że ta architektura jest naprawdę spójna. Ona nie jest aż tak różna, jak myślisz. Na tym to polega. To super słyszeć tyle dobrych słów o architektach i to nie ze środowiska architektów i to jest bardzo fajne. Bardzo ciekawe to było rzeczywiście, ale nie mogę sobie odmówić komentarza w stosunku do tej kondycji urbanistyki i tej koncepcji Instytutu. Ja bym, ciesząc się i słysząc to, co pani profesor mówiła, ja mam takie wrażenie, że jedno z nieszczęść polskiego systemu edukacji przestrzennej, powiedzmy to tak, jest to, że nie ma pełnoprawnych wydziałów architektury w szkołach sztuk pięknych, co jest bardzo popularne w świecie. I nawet teraz, kiedy przedstawiała pani tą propozycję tego instytutu, też urbanistyka była koncentrowana jedynie na politechnikach, czyli na szkołach, które rozumieją, ja kończyłem politechnikę, ale szkołach, które rozumieją przestrzeń poprzez kategorię inżynierii. Tak. Natomiast przypominam, że o przestrzeń publiczną upomnieli się artyści. I to dosyć dawno. Jacku, pamiętasz, przecież Camilo Sito to jest Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu przecież, a nie Politechnika. Oczywiście, że tak. I mnie się wydaje, że w tej chwili na Akademiach Sztuk Pięknych działa mnóstwo bardzo ciekawych architektów, którzy robią niezwykle ciekawe projekty, wychodzą od przestrzeni publicznej, czyli od wnętrza budynków bardziej niż od zewnętrza i zaczynają domagać się dobrej urbanistyki. To jest niezwykłe. Po prostu ja jako urbanista po prostu z pewnym wstydem zdałem sobie sprawę, że o przestrzeń publiczną w Polsce upomnieli się artyści. Artyści będący w organizacjach pozarządowych i ludzie po prostu, którzy nie wychodzili ze środowisk inżynierskich, politechnicznych, urbanistycznych, takich pełnowymiarowych. Więc mnie się wydaje, że to jest jakiś taki moment
znowu brakującej synergii, to znaczy zdania sobie sprawy, że podobnie jak na świecie, koncepcja architektury w Polsce również wychodzi z dwóch środowisk. Z jednej strony z inżynierskich szkół, a z drugiej strony z artystycznych szkół. Natomiast tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych to w oczywisty sposób się traktuje równoważnie, to u nas jednak szkoły plastyczne traktowane są jako no jakaś taka, no nie wiadomo jak to nazwać. Niepoważne tak do końca. Tak. Ale na pewno największym problemem, który my mamy w Polsce jest to, że jakby nie mamy przełożenia i to niestety dotyczy także moim zdaniem innych dyscyplin, nie tylko tych mi znanych z autopsji. Tego przełożenia nauki zakorzenionej czy w instytutach badawczych, czy w instytutach akademickich z działaniami administracyjnymi. Organizacją administracyjną, prawno, w naszym przypadku no, budowlaną, urbanistyczną, że to się nie spotyka. Ja myślę, że po prostu przede wszystkim ludzie, którzy są u władzy, czyli ministrowie, dyrektorzy departamentów, czy potem władze samorządowe, nawet nie są w stanie wymienić 30 nazwisk ludzi ze środowiska naukowego, do których warto się zwrócić, gdyby potrzebna była ekspertyza. To jest także moje doświadczenie z Ministerstwa Kultury. Że ja się spotykałam tam z bardzo fajnymi dyrektorami departamentów, w ogromnych kompetencjach, którzy przynosili mi listy nazwisk osób, na przykład propozycji na, powiedzmy, Radę Muzeum, tak? I przy trzeciej takiej propozycji zdałam sobie sprawę, że to są ciągle te same nazwiska. I spytałam, dlaczego nie bierzemy innych? A oni się spytali, których? Ja mówię, no tego, śmego, owego, no Poznań, Wrocław ma tutaj, w Krakowie jest 5 chłopaków takich dobrych, no tu w Toruniu są świetni. Tak? Możemy ich wziąć? No oczywiście, no to bierzemy. Bo to nie jest opór przed tym, że my ich nie chcemy. Bo po prostu nie wiemy, że oni są. I to chyba dotyczy po prostu wielu innych dyscyplin, że jakby państwo w swoim rozwoju nie zasydza know-howu, który produkuje ich siła naukowa. No może tak. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za tę podróż przez ostatnie kilkanaście lat architektonicznej metamorfozy, którą przeżyliśmy w Polsce. To też wspaniale, że można sobie zdać sprawę z tego, jak wiele, jak dalece zmienił się nasz architektoniczny świat w tym czasie. Państwu bardzo dziękuję za przybycie i też za cierpliwość. Prawie 2 godziny spędziliśmy dzisiaj słuchając i rozmawiając. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Zanim jednak odejdziemy, Bazylii. To także podziękowanie za naszą owocną współpracę w czasach, kiedy wydawało nam się, że nie uda się zbudować do końca tego budynku, a ty zawsze mówiłaś, że nie takie rzeczy widziałaś i należy iść do przodu i radzić sobie dalej. Chociaż jak im to powiedziałam na 4 tygodnie przed otwarciem, jakśmy brodzili w potokach cementu, to już chyba nawet Bazylii mi nie wierzył, że to...